Cześć, witajcie w Kaliszu na World Upie. Udało się. Obiecaliśmy wam w lutym, że spotkamy się z wami w maju. Dotrzymujemy słowa, chociaż czasy są szalenie, szalenie dziwne. Jesteśmy w miejscu, które jest już kultowe, bo piwnica ratuszowa to miejscówka, w której z reguły rozpoczynamy nasze przygotowania do World Upa. Tutaj spotykamy się z prelegentami, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski, po to, żeby dzielić się z wami wiedzą. Nie inaczej jest tym razem, dlatego wchodzimy do środka i rozpoczynamy World Up Kalisz. Yes. To był naprawdę żenujący żart prowadzącego. No to jeszcze raz. Tym razem powinno być lepiej. Jeszcze raz cześć. Marcin Andrzejewski z tej strony. Gdzieś tam w komentarzach na dole albo po tej stronie, w zależności od tego, na jakim urządzeniu oglądacie, powinien być Piotrek Misztal, drugi współorganizator World Up Kalisz. Super, że jesteście. Niezwykle się cieszę, że to ciekawe dla mnie także wydarzenie doszło do skutku. To super sprawa, że udało nam się, mówię nam, bo tak naprawdę jest to pomoc wielu osób i zaangażowanie przyjaciół WordPressowych z całej Polski pozwoliło na to, żeby ten World Up się odbył. On jest pierwszy eksperymentalny i pomimo, że brandujemy go World Up Kalisz, to tak naprawdę jest to World Up Polska, jeżeli mogę tak powiedzieć w imieniu pozostałych organizatorów World Upów, czyli lokalnych spotkań miłośników WordPressa w całym kraju. Jaka jest konwencja typowych World Upów? Zapewne wiecie. Prezentacja, pytania, luźna atmosfera i bardzo mocny nacisk na networking, na to, żeby wymieniać się wiedzą, rozmawiać z ludźmi, którzy są lepsi od nas, spotykać się z nimi i czerpać z ich doświadczenia. Jak wygląda World Up, jak będzie wyglądał World Up online? Zobaczymy. Mamy dla was taką propozycję. Mamy 5 fantastycznych prezentacji. 5, aż 5, tak. Więc polecamy przygotować sobie coś do picia, być może nawet coś do jedzenia. Chwilę czasu z nami spędzicie, a my z wami. Więc tak jak mówiłem, 5 prezentacji, 5 super prelegentów, 5 ciekawych tematyk. Tematyk, które nigdy w Kaliszu nie było, z którymi jeszcze się nie spotkaliście, jeżeli byliście kiedykolwiek na World Up Kalisz. Więc bardzo się cieszę. Trochę nowych tematów. Mamy jedną rzecz, którą chcieliśmy wprowadzić już dawno, czyli case study, studium przypadku. Ale co jeszcze? Co się zmieniło? Jak zadawać pytania? Przyjęliśmy taką konwencję, że każdy z prelegentów, którzy będą mieli dzisiaj prezentację, jest dostępny na czacie. Podczas swojej prezentacji, a także bezpośrednio po niej będzie czas na to, aby odpowiadał na wasze pytania, które będziecie tam zadawać. Między prezentacjami zaplanowaliśmy 10 minut przerwy po to, żeby spokojnie zadać pytania, żeby prelegent mógł na nie odpowiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą. I mamy nadzieję, że taki sposób interakcji z naszymi ekspertami przypadnie wam do gustu. Zapraszam was więc w imieniu polskiej społeczności skupionej wokół WordPressa na ten eksperymentalny World Up. Jak widzicie, tym razem nie gościmy w żadnym kaliskim lokalu, tylko korzystamy z gościny YouTube'a. Jesteśmy na kanale World Up Kalisz na YouTubie. To jest nasze nowe dziecko, o którym opowiem w dalszej części bardziej szczegółowo. Natomiast prosimy was o jedną rzecz. Potrzebujemy tych 100 lajków po to, żeby zmienić nazwę kanału. Widzicie teraz, jak ona wygląda? No przecież nie może tak być. Chcemy mieć unikalny URL. Żeby to zrobić, potrzebujemy naprawdę 100 subskrybentów. Niewiele brakuje. W tej chwili już jest naprawdę blisko. Więc jeżeli ktokolwiek z oglądających jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, to bardzo prosimy, pod spodem subskrybuj. Być może nawet dzwoneczek. Będziemy bardzo wdzięczni, a obiecujemy, że będziemy się dzielić naprawdę dobrą treścią, co zobaczycie dzisiaj,
a także możecie sprawdzić na poprzednich filmach, które są już na kanale. Mamy też nowego partnera. Wydarzenie jest online, więc i partner w 100% online. Przedstawiam Wam, jeżeli jeszcze nie znacie, najlepiej poinformowaną sowę w WordPressowym świadku w Polsce, czyli WordPressówkę. A czym jest WordPressówka? I czy warto być dzisiaj z nami? O tym opowie w krótkim filmiku ekipa WordPressówki. Cześć, z tej strony Aga i Maciek. Zapraszamy Was do odwiedzenia strony wordpressówka.pl. Stworzyliśmy ją, aby dzielić się z Wami najważniejszymi i najciekawszymi newsami ze świata WordPressa. Jako aktywni uczestnicy WordUpka już zapraszamy Was do udziału w najbliższej edycji, która odbędzie się 7 maja na kanale YouTube WordUpka. Będzie to pierwszy WordUp online, więc nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia! No, naprawdę bardzo, bardzo się uśmiechnąłem, kiedy to obejrzałem. Super. Dziękuję Wam bardzo, Aga i Maćku, za to, że wspieracie nas swoimi zasięgami i że wspominacie o WordUp Kalisz, a także o innych WordUpach i że co tydzień w poniedziałek możemy czytać zbiór nowych informacji z WordPressowego świadka. Dzięki Wam. Raz jeszcze serdeczne podziękowania od ekipy WordUp Kalisz. Ale dosyć tego wstępu. Czas na mięso. Jak wspominałem, mamy 5 prezentacji. Każda z nich inna. Każda robiona w innym miejscu w Polsce. Czas więc na pierwszą prezentację. Na początek, otwierającą WordUp Kalisz Online, została Izabela Karkocha. Iza jest z natury i z wykształcenia matematykiem. Podobno właśnie dlatego nie znajdziemy u niej barwnych opisów, ale możemy się spodziewać konkretnej wiedzy i wskazówek. I na to bardzo, bardzo liczę. Iza tak naprawdę z WordPressem jest związana od ponad 10 lat. I to głównie od strony programistycznej. Przez większość czasu była programistką. Nadal jest programistką, korzystającą z WordPressa jako narzędzia. Była też organizatorem, czy współorganizatorem jednego z WordUpów. Więc jak myślicie, jaki temat prezentacji mogła przygotować Iza? WordPress, matematyka, wiadomo. Obrazki. Jak przygotować zdjęcia na bloga? Pytanie, na które większość chciałaby poznać odpowiedź. I mam nadzieję, że Iza tej odpowiedzi udzieli. Prezentacja potrwa 28 minut i dzięki uprzejmości Izy zostanie online i to nagranie będzie dostępne u nas na kanale na YouTubie. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrybowania tego kanału. Tymczasem zapraszam na prezentację Izy. Iza, oddajemy Ci głos. Cześć. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym WordUpie, bo WordUpie online. Ja nazywam się Iza Karkocha i z WordPressem jestem związana tak naprawdę od ponad 10 lat. Przez te 10 lat głównie zajmowałam się tworzeniem motywów do WordPressa, czyli pracowałam z projektem graficznym, który został stworzony przez grafika i zamieniałam ten projekt graficzny na motyw WordPressa. W ten sposób powstawały strony, głównie strony firmowe, strony informacyjne, czasem sklepy. Natomiast ponad rok temu stanęłam po tej drugiej stronie i zaczęłam korzystać z WordPressa jako z narzędzia do blogowania. Czyli po prostu zaczęłam blogować. I jak się okazało, to zupełnie inna bajka. Czyli takie podejście, korzystanie w ten sposób z WordPressa, to są zupełnie inne wyzwania i zupełnie inaczej do tego trzeba podejść. I o ile ja mam to zaplecze techniczne, które sobie wypracowałam przez te 10 lat i korzystam jak najbardziej z tej wiedzy i z tego doświadczenia swojego, i kiedy mam jakiś problem w WordPressie, właśnie w swoim blogu, czy chcę osiągnąć jakiś efekt, to po prostu korzystam sobie z tej wiedzy, z tego swojego doświadczenia i z wiedzy, którą tak naprawdę zdobyłam też od kolegów i koleżanek, właśnie uczestnicząc w takich wydarzeniach jak to, w różnych WordUpach, WordCampach, to co w momencie, kiedy ktoś nie ma takiej wiedzy? Co, jeżeli jestem blogerem, blogerką i mam tego bloga na WordPressie, ale takiej wiedzy nie posiadam? Czy
co taki standardowy bloger bez tego zaplecza technicznego, jak on rozwiązuje te problemy. I rozmawiałam właśnie z kilkoma blogerami, blogerkami na ten temat. Przeanalizowałam też kilka blogów pod takim kątem kondycji tego WordPressa, czyli jak ci blogerzy dbają o tego WordPressa, czy potrafią właściwie nim zarządzać i czy ten WordPress tak naprawdę pracuje na nich tak, jak powinien. I jak się okazało, no niestety w większości przypadków tak nie jest. Ponieważ z jednej strony większość osób, które wchodzą i zaczynają blogować na WordPressie, wychodzą z takiego założenia, jak najbardziej to jest prawdą, że możemy praktycznie zacząć na WordPressie blogować w ciągu godziny, postawić sobie bloga i zacząć blogować, i jak najbardziej się z tym zgadzam, ale moim zdaniem powinniśmy mieć, każdy, kto zaczyna tę przygodę z blogowaniem na WordPressie, powinien mieć jednak taką podstawową wiedzę, jak o tego WordPressa zadbać, żeby on nam służył, jak go ulepszać, jak nim zarządzać, żeby pomagał w tym blogowaniu, żeby przyciągał jak najwięcej użytkowników, żeby ten ruch był coraz większy na stronie, żeby nie zniechęcał, tylko żeby zachęcał. I właśnie dlatego pomyślałam sobie, że będę właśnie o tym pisała. Czyli większość tak naprawdę artykułów na tym moim blogu, który jest tak naprawdę od niecałego roku w tym momencie, to od ponad roku, jest skierowany właśnie do blogerów, którzy nie mają takiego zaplecza technicznego, ale chcą właściwie dbać i ulepszać swoje blogi, swoje WordPressy. I wychodzą z założenia, że tutaj nie ma tego zaplecza technicznego, w związku z tym wszystko, co pokazuję, staram się robić w taki sposób, żeby nie trzeba było absolutnie zaglądać do kodu, korzystać z FTP-a, żeby nie trzeba było w żaden sposób zagłębiać się w te wszystkie rzeczy WordPressowe, tylko w taki najprostszy sposób, ale jak najbardziej jest to możliwe, prawidłowy i słuszny. Między innymi też piszę o takich rzeczach, jak na przykład dzisiejszy temat, jak przygotować zdjęcia przed dodaniem je do bloga, jak przygotować zdjęcia, jak z tego korzystać, nie tylko do bloga na WordPressie, to jest akurat temat taki bardzo ogólny, ale tutaj stricte pokażę Wam, z jakich narzędzi właśnie w WordPressie możecie skorzystać. I żeby właśnie te zdjęcia były dobrze przygotowane, bo to jest jeden właśnie z tych elementów, które będą pomagały Wam w przyciąganiu nowych użytkowników. Jeżeli to będzie dobrze zrobione, to ten Wasz WordPress, ta Wasza strona, ten Wasz blog będzie lepiej pracował. Powiem Wam, dlaczego warto dobrze przygotować zdjęcia do bloga, do strony internetowej. Z jakich zdjęć możecie korzystać, skąd te zdjęcia możecie sobie wziąć. Opowiem o etapach przygotowania zdjęcia, nazwie, rozmiarze, wielkości, polach, tytuł i tekst alternatywny. A na końcu pokażę Wam, co możecie zrobić ze zdjęciami, które już dodaliście do swoich blogów na WordPressie, w jaki sposób możecie je zoptymalizować czy zmienić ich nazwy. Dlaczego warto dobrze przygotować zdjęcia na bloga, na stronę internetową? Przynajmniej trzy takie ważne rzeczy, ważne aspekty. Pierwsza z nich to jest szybkość wczytywania się stron internetowych. I teraz tak naprawdę dobrze przygotowane zdjęcia, dobrze zoptymalizowane, mają realny, bardzo realny wpływ na tę właśnie szybkość. Im nasze strony będą szybsze, tym będą chętniej odwiedzane przez użytkowników, ponieważ nikt nie chce czekać, aż strona się załaduje, prawda? Więc będą chętnie odwiedzane i użytkownicy chętnie będą z nich korzystać, ale też ta szybkość wczytywania się strony internetowej ma bardzo realny wpływ na widoczność w wynikach wyszukiwarki Google. Możemy sobie, pracując nad tymi zdjęciami, odpowiednio je optymalizując, odpowiednio je przygotowując, mamy realny wpływ na pozycję naszej strony, naszego bloga w wynikach wyszukiwarki internetowej, bo Google lubi i docenia również to, że nasze strony są szybkie, więc po pierwsze, jeżeli te zdjęcia będą dobrze przygotowane, będą odpowiednio zoptymalizowane, przyspieszą stronę i płyniemy pozytywnie na wyniki w wyszukiwarce Google, a drugi taki aspekt, druga rzecz, jaką możemy wpłynąć również na to, że lepiej będzie to Google na nas patrzyło i więcej osób do nas trafi, to jest odpowiedni opis zdjęcia, odpowiednia nazwa zdjęcia, atrybuty alt i title chociażby, czyli jeżeli to zdjęcie jest odpowiednio nazwane, jeżeli te nazwy pasują do treści, które publikujemy na stronie, na blogu, to wtedy jak najbardziej również
bardzo, bardzo realnie wpływamy sobie na pozycję i na widoczność naszej strony, naszego bloga w wyszukiwarkach internetowych. I trzecia rzecz, również bardzo ważna, to jest dostępność strony internetowej. Jeżeli te zdjęcia będą odpowiednio nazwane, jeżeli będą odpowiednio wypełnione atrybuty, alt, title i tak dalej, będą odpowiednio opisane, to wtedy osoby niedowidzące, na przykład, które korzystają z readerów, żeby przeczytać naszą stronę, nie będą miały z tym problemu. Czyli te zdjęcia również dla nich, jeżeli będą opisane odpowiednio, będzie to miało duże znaczenie. Trzy takie podstawowe aspekty, dla których warto popracować nad zdjęciami: szybkość wczytywania strony, widoczność w wyszukiwarkach internetowych i dostępność naszej strony internetowej. Skąd brać zdjęcia na bloga? Idealne rozwiązanie to takie, kiedy możecie skorzystać ze swoich własnych zdjęć, i tutaj też, jeżeli te zdjęcia są rzeczywiście wasze, nie są to zdjęcia, które występują wielokrotnie gdzieś tam w internecie, tylko są to wasze zdjęcia, to wtedy też ma to znaczenie chociażby dla wyszukiwarki internetowej, więc też tutaj pracujecie wtedy na tę pozycję w wynikach chociażby w Google. I tutaj to jest tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli nie możecie tych własnych zdjęć dodać, albo po prostu nie chcecie korzystać ze swoich zdjęć, to są też takie miejsca, w których możecie sobie te zdjęcia pobrać za darmo i użyć na waszych blogach. Tutaj dam wam trzy linki, trzy propozycje do miejsc, w których znajdziecie bezpłatne zdjęcia, i trzy propozycje do banków zdjęć płatnych. I teraz w tym miejscu jeszcze takie przestrzeżenie, ostrzeżenie, żebyście nie brali zdjęć po prostu na żywo z wyszukiwarki grafik w Google, ponieważ to dane zdjęcie na przykład pasuje wam do artykułu. Niestety jeszcze zdarzają się czasami takie sytuacje, że ktoś w ten sposób korzysta ze zdjęć, a pamiętajcie, że zdjęcia mają prawa autorskie, więc jeżeli nie będziecie korzystać ze swoich własnych zdjęć, tylko chcecie skorzystać z gotowych zdjęć, to jak najbardziej, ale wtedy korzystajcie z miejsc, które właśnie do tego są przeznaczone, czyli na przykład z banków tych bezpłatnych zdjęć, czy z banków zdjęć płatnych. Przejdźmy do etapów przygotowania zdjęcia. W jaki sposób to zdjęcie do bloga czy do strony przygotować? Pierwszy krok to jest nazwa pliku. Nazwa pliku zdjęcia. I teraz tak, w momencie, kiedy korzystacie ze swoich własnych zdjęć, czy też z banków zdjęć, czy tak, powinniście zmienić i dopasować nazwę tego zdjęcia, nazwę pliku zdjęcia, czyli tutaj dokładnie w jaki sposób ten plik jest nazwany, do tego, co na danym zdjęciu się znajduje, ale też do treści waszego artykułu. To jest bardzo ważne. Super, idealnie, jeżeli ta nazwa pasuje również do treści, w której się znajduje, czyli na przykład, jeżeli artykuł opisuje tutaj, jak na przykład w tym przypadku, mamy artykuł, który jest skierowany do osób, które szukają materacy dla osób o wyższej wadze, dla osób ważących powyżej 100 kg, i dlatego taki też jest tytuł tego posta, i dlatego nazwa tego pliku, tej grafiki, to jest jaki materac dla osoby o większej wadze. Czyli tutaj duże znaczenie ma to, aby nazwę tego pliku odpowiednio skonstruować. Jeżeli wygrywacie sobie zdjęcia własne z telefonów czy z aparatów, to one zapewne mają po prostu taki kod jakichś znaczków, czy jakiś bardzo duży numer, na pewno nie odzwierciedlają tego, co na danym zdjęciu się znajduje. I podobnie, jeżeli korzystacie z banków zdjęć, tutaj już będzie lepiej. Prawdopodobnie to będzie nazwa po angielsku rzeczywiście tego, co się na tym zdjęciu znajduje, ale będzie to nazwa po pierwsze po angielsku, a po drugie nie będzie powiązana prawdopodobnie z naszym postem. Więc kierujemy się takimi zasadami i zmieniamy. Czyli maksymalnie 3-4 wyrazy, jeżeli chodzi o nazwę tego pliku, bo oczywiście nie może być za dużo, bez polskich znaków, i zamiast spacji wstawiamy sobie myślniki. W ten sposób zmieniacie sobie nazwę pliku i oczywiście pamiętacie o tym, żeby ta nazwa była dopasowana do treści artykułu, do treści posta, bo wtedy ta grafika będzie pracowała. Będzie pracowała i wtedy właśnie w wyszukiwarce Google, w wyszukiwarce grafik,
dajecie sobie dużą szansę na to, żeby wasz artykuł znajdował się wysoko w wynikach wyszukiwania. Tak jak tutaj, zobaczcie, to jest artykuł, który został dodany 2 miesiące temu do tego posta. Jest dobrze opisana grafika, dopasowana do tytułu, dopasowana do treści i w tym momencie znajduje się w wynikach wyszukiwarki grafik na zapytanie, jaki materac wybrać dla osoby ciężkiej, na pierwszym właściwie miejscu, jeżeli chodzi o wyniki organiczne. Drugi krok to rozmiar zdjęcia. Niezależnie od tego, czy korzystacie z własnych zdjęć, czy zdjęć z banków, pobranych z banków zdjęć, prawdopodobnie to zdjęcie będzie za duże, będzie miało zbyt duży rozmiar i warto zmniejszyć ten rozmiar zdjęcia, zanim dodacie go właśnie do bloga, do strony internetowej. Możecie to zrobić za pomocą dowolnego tak naprawdę programu graficznego. Może to być GIMP, Photoshop, w zależności od tego, z jakiego korzystacie na co dzień. Ja mam dla Was taką propozycję programu dostępnego online, bezpośrednio właśnie z przeglądarki internetowej. Ten program wygląda w ten sposób, właściwie program to taka aplikacja webowa i w tym momencie, jeżeli chcecie sobie dodać zdjęcie, to co mi się też podoba, jakby ułatwia trochę sprawę, ładujecie po prostu zdjęcie ze swojego komputera i macie od razu na start taką propozycję rozmiarów, czyli od razu on Wam to sobie zeskaluje, tak? Mówi, że no to zdjęcie jest trochę duże, więc zanim zaczniemy go edytować, to może zmniejsz, czy na pewno jakby potrzebujesz takiej wielkości tego zdjęcia. I teraz w momencie, kiedy to zdjęcie ma być przeznaczone do naszego bloga, do artykułu na bloga, to prawdopodobnie wystarczy Ci to właśnie zdjęcie webowe maksymalnie do 1280 pikseli, chyba że korzystasz z takiego motywu graficznego, z takiego motywu, przepraszam, WordPressa, gdzie zdjęcie to główne jest zaprojektowane w ten sposób, zdjęcie główne posta, że jest na pełną szerokość ekranu, jest na Full HD, wtedy skorzystaj, możecie skorzystać sobie właśnie z tej wielkości 1920 pikseli. Natomiast w większości przypadków będzie to właśnie ta wielkość webowa 1280 pikseli i tutaj już po załadowaniu sobie tego zdjęcia możemy dokonać jeszcze jakiejś edycji i po prostu albo po prostu zwyczajnie go zapisać i w momencie zapisu już też tutaj możemy tak naprawdę zmniejszyć jeszcze wagę dodatkowo tego zdjęcia, ale tak naprawdę wagą i optymalizacją tego zdjęcia zajmiemy się za chwilę w kolejnym kroku. Ok. Czyli tutaj pobieracie sobie po prostu, zapisujecie sobie to zdjęcie i ono już jest dostępne na Waszych komputerach. Krok trzeci, waga zdjęcia, czyli zdjęcie już mamy zmniejszone fizycznie, zmniejszony jego rozmiar. Teraz zajmiemy się wagą tego zdjęcia. Możemy zoptymalizować sobie zdjęcie tutaj znowu dowolnym narzędziem, jeżeli z jakiegoś korzystacie. Ja mam dla Was tym razem również propozycję taką online, darmowego narzędzia, z którego korzystam, jest to shortpixel.com i dzięki temu narzędziu możecie sobie zoptymalizować zdjęcie i zmniejszyć jego fizyczną wagę. Jak wygląda to zdjęcie, jak wygląda ta aplikacja, to wygląda mniej więcej w ten sposób i tutaj możecie korzystać sobie z do 50 zdjęć jednorazowo można wgrać tutaj i zoptymalizować. W darmowej wersji minusem jest to, że każde z tych zdjęć trzeba sobie oddzielnie, pojedynczo pobierać. No, zakładam, że tutaj jeżeli optymalizujecie do artykułu kilka zdjęć, to nie powinien być żaden problem. Wygląda to w ten sposób, że zobaczcie, tutaj mamy to zdjęcie, które przed chwilą zmniejszyłam w poprzednim programie i ono waży już w tym momencie 111 kB. Ale po przeciągnięciu tutaj do tego programu i po przetworzeniu będzie ważyło dużo, dużo mniej, czyli jeszcze zyskaliśmy sporo, sporo i waży w tym momencie około 30 kB, więc dużo, dużo mniej i to będzie miało realny wpływ na właśnie wagę strony, na szybkość wczytywania się stron. I tutaj jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o shortpixel, to są właśnie takie trzy jakby poziomy tej kompresji. Ten jest taki najbardziej optymalizujący zdjęcie, jednocześnie najwięcej jakby jakościowo to zdjęcie traci, ale w większości przypadków nie jest to faktycznie widoczne tak dla oka ludzkiego. Natomiast jeżeli Wam by przeszkadzało i jednak zauważycie, że Wasze zdjęcia stracą sporo na jakości, to warto by próbować sobie te dwa kolejne poziomy. Tutaj troszkę mniej zyskamy, jeżeli chodzi o optymalizację, zmniejszenie wagi, ale za to ten stosunek wagi do jakości
zdjęcia będzie też fajnie zachowany. I właśnie, czwarty krok, pole tytuł i pole alt. Czyli w momencie, kiedy już mamy to nasze zdjęcie gotowe, ma ono odpowiednią nazwę, czyli nazwę tego pliku, plik zdjęcia ma odpowiednią nazwę, nie jest za duże, ma właściwy rozmiar i ma właściwą wagę, jest odpowiednio zoptymalizowane, jest gotowe do wgrania na stronę, to w tym momencie już możemy wgrać go do naszego WordPressa. W momencie, kiedy wgrywacie sobie zdjęcie do WordPressa, to mniej więcej wygląda to w ten sposób, tak? Czyli dodajemy sobie zdjęcie, uploadujemy je i w tym momencie mamy tutaj to zdjęcie zaznaczone i po prawej stronie znajduje się kilka opcji tego zdjęcia, to co możemy sobie tutaj zmienić, powypełniać te pola. I teraz ważne bardzo jest, aby właściwie wypełnić pole alternatywny tekst i tytuł. O ile pole tytuł z automatu będzie wypełnione zazwyczaj, i tutaj wgrywana jest po prostu nazwa pliku, więc będzie to jaki myślnik ma teraz, myślnik dla i tak dalej, to warto zmienić. Usunąć po prostu te myślniki i jeżeli polskich znaków brakuje, to te polskie znaki dodać, ponieważ ten tytuł, żeby był właściwy, żeby był po polsku i żeby znowu pracował nam i opisywał to, co rzeczywiście na tym zdjęciu się znajduje. I kolejne ważne pole to jest właśnie alternatywny tekst. Tutaj tak naprawdę może być to samo, ale możemy wykorzystać sobie to pole i troszkę popracować tekstem, opisać to zdjęcie, ale w nieco inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli pracujemy sobie tutaj nad artykułem, gdzie ważne są jest dla nas kilka fraz kluczowych, które tak naprawdę opisują tę samą rzecz, to możemy jedną wykorzystać tutaj, drugą tutaj. Nie ma absolutnie przeszkód. Ważne, żeby rzeczywiście było w tych polach to opisane, co na zdjęciu się znajduje i było powiązane z tekstem. To jest idealna sytuacja. I ten tekst ma znowu znaczenie również dla osób właśnie niedowidzących, czyli właśnie z tego pola readery będą odczytywały dla osób niedowidzących to, co znajduje się na zdjęciu, czyli właśnie wchodzi nam tutaj dostępność, o której wspominałam wcześniej. Pokazałam Wam, w jaki sposób prawidłowo przygotować zdjęcia do bloga, do strony internetowej. Mam nadzieję, że w kolejnych artykułach, w kolejnych postach, które będziecie przygotowywać na Waszych blogach, zachowacie te zasady i te zdjęcia będą pracowały dla Was, będą pomagały Wam uzyskiwać jak najwyższe wyniki w wyszukiwarkach takich jak Google i będą pomagały, nie będą spowalniały Waszych stron, będą zachęcały do tego, żeby odwiedzający czytali wasze posty, żeby tych odwiedzających było jak najwięcej. Wiecie już, że te zdjęcia naprawdę mają duże znaczenie i to, w jaki sposób są one przygotowane. I teraz pewnie wielu z Was zastanawia się nad tym, okej, ale ja mam na przykład już 100 postów na swoim blogu, gdzie mam dodanych, nie wiem, 1000 zdjęć, i co ja mam zrobić teraz, tak? Przecież nie będę ściągać każdego zdjęcia, zmieniać nazwę, optymalizować i wrzucać jeszcze raz, to zajmie mi wieki. I zgadzam się, absolutnie, też by mi się nie chciało tego robić. Dlatego pokażę Wam teraz, jak możecie zająć się tymi rzeczami, jak możecie poprawić sobie te zdjęcia, które już macie wgrane w Wasze WordPressy. Pokażę Wam dwa takie narzędzia, właściwie trzy narzędzia, dwa dzięki którym będziecie mogli sobie zoptymalizować te zdjęcia, które już macie na stronach, czyli zmniejszyć ich wagę, ale pokażę Wam również narzędzie, które pozwoli Wam zmienić właśnie nazwy tych plików. Bo o ile zmiana znacznika alt, tego pola alt i tytułu, to nie jest problem i tutaj nie potrzebujemy absolutnie wtyczki, możemy to zrobić po prostu ręcznie do każdego zdjęcia, edytując każde ze zdjęć. O tyle, jeżeli chodzi o nazwę pliku, to bez dodatkowej wtyczki, bez takiego dodatkowego narzędzia, niestety tego nie zrobimy, dlatego pokażę Wam właśnie, jak to zrobić. Jak poprawić zdjęcia już dodane na bloga? Za chwilę Wam pokażę. Pierwszy krok, pierwszy etap, o który trzeba zadbać, to jest kopia bezpieczeństwa. Ja nie znam Waszych blogów, nie znam Waszych WordPressów, nie wiem w jakiej są kondycji, dlatego zawsze
polecam, aby upewnić się, czy hosting wykonuje regularnie kopię bezpieczeństwa. Raczej nie powinno być z tym problemu, ale lepiej się upewnić, czy nie będzie problemu w razie czego, gdyby coś się wydarzyło, żeby szybko tę kopię bezpieczeństwa przywrócić. I oczywiście fajnie jest, jeżeli również zadbamy o taką kopię bezpieczeństwa swojej strony, swojego bloga, samodzielnie. I tutaj możecie sobie skorzystać z takiej wtyczki, chociażby Updraft Plus, która pomoże wam przygotować taką kopię i wtedy jak już macie taką pewność, że w razie czego, ja nie mówię, że coś się wydarzy, ale lepiej się zabezpieczyć, w razie czego nie będzie problemu, żeby przywrócić sobie taką kopię, gdyby coś się jednak popsuło, gdyby coś poszło nie tak. Ok, jak już mamy tę kopię bezpieczeństwa, czyli możemy zacząć działać. Możemy zacząć zmieniać te zdjęcia na Waszych blogach. I kolejny krok, czyli optymalizacja tych zdjęć. Jeżeli chodzi o optymalizację, czyli zmniejszenie wagi tych zdjęć, czyli tutaj pracujemy nad tym, żeby strona się szybciej wczytywała, mam dla Was propozycję dwóch tak naprawdę wtyczek. Pierwsza z nich to jest wtyczka, która jest oparta na tym rozwiązaniu, które Wam pokazywałam wcześniej, Short Pixel. I to jest rozwiązanie również dostępne właśnie w formie wtyczki. Ona w wersji darmowej pozwala w WordPressie do zoptymalizowania 100 zdjęć, jednorazowo do zoptymalizowania 100 zdjęć, ale możecie sobie kupić taki pakiet na przykład 2000 zdjęć za $10 niecałe. I po prostu zoptymalizować wszystkie zdjęcia, które macie, a później możecie spokojnie tę wtyczkę wyłączyć i usunąć. To jest typowa wtyczka zadaniowa. Druga wtyczka to jest wtyczka WP Smash i ona również pracuje tutaj nad optymalizacją zdjęć. Jak najbardziej możecie również z niej skorzystać, też fajnie działa. Ta wtyczka w wersji bezpłatnej pozwala na optymalizację do 50 zdjęć jednorazowo, ale ona ma taką fajną właśnie opcję, że tak naprawdę możemy w momencie, kiedy te 50 zdjęć się przetworzy, się zoptymalizuje, możecie skorzystać jeszcze raz, kliknąć przycisk i znowu kolejne 50 zdjęć się zoptymalizuje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w zasadzie za pomocą tych dwóch wtyczek możecie sobie, czyli albo Short Pixel, albo Smash, możecie sobie zoptymalizować zdjęcia na waszej stronie, na waszym blogu. Okej, okay, a co z nazwą zdjęcia? Bo o ile atrybut alt czy atrybut title możecie sobie bez problemu w WordPressie zedytować, po prostu edytując daną grafikę, to z nazwą pliku już jest problem. Tutaj nie zrobimy tego niestety bez dodatkowej wtyczki. Taką wtyczką, którą ja proponuję, którą sprawdziłam i którą stosuję czasami, jeżeli muszę, to jest wtyczka do zmiany właśnie nazw zdjęć. Wtyczka Phoenix Media Rename. Jak ona działa? Jak ona działa, to ja już Wam nawet pokażę. W momencie, kiedy sobie ją zainstalujecie i kiedy sobie ją aktywujecie, możecie sobie zmienić nazwę zdjęć nawet masowo. Tylko przechodząc w bibliotekę, w media, zmieńcie sobie widok na widok listy. I w tym momencie, kiedy będzie już tutaj dostępny widok listy, pojawi się tutaj w tym polu, w ostatniej kolumnie, będziecie mieć po prostu edytowalne pole, gdzie będzie można zmienić nazwę danego pliku. Zobaczcie tutaj. Typowo są po prostu niepozmieniane te nazwy, nie są dostosowane to już ja testowo zmieniałam, natomiast tak naprawdę większość właśnie wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o nazwy plików. I w jaki sposób tutaj zmienić te nazwy? Po prostu wpisujecie nową nazwę, jaką chcecie, i zaznaczacie sobie te zdjęcia, te grafiki, których nazw chcecie zmienić, czyli można tak naprawdę masowo to zrobić, zaznaczyć wszystkie pliki w danym widoku. I tutaj wybieracie sobie wtedy rename i zastosuj. I w tym momencie już zmieniają się nazwy, fizyczne nazwy tych plików. I również tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o już później same posty. Jak najbardziej w całym blogu te nowe nazwy będą obowiązywały. Czyli dzięki
Dzięki tym dwóm rozwiązaniom, czyli dzięki optymalizacji, tutaj moja propozycja to są te dwie wtyczki, i dzięki zmianie nazwy plików już możecie, no, fajnie i warto jeszcze pracować nie tylko nad samą nazwą, ale również sprawdźcie, jak wyglądają wasze alty, jak wyglądają tytuły też tych zdjęć. Tutaj też jest to bardzo ważne. I zobaczycie, jak fajnie to zacznie pracować, kiedy sobie to wszystko poprawicie. I wyobrażam sobie sytuację, że możecie mieć naprawdę dużo postów na waszych blogach, i to może być naprawdę czasochłonne. Moim zdaniem mega warto, dlatego zachęcam was do tego, żeby popracować nad tymi zdjęciami. Zacznijcie sobie chociażby od tych najbardziej popularnych postów, czy takich, na których najbardziej wam zależy, żeby popracować tutaj nad pozycją w wynikach wyszukiwania, nad pozycją w Google. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że od tej pory, że od dzisiaj zdjęcia na waszych blogach będą pracowały na to, aby wasze blogi uzyskiwały coraz wyższe pozycje w wynikach wyszukiwarki Google i będą pomagały w pozyskiwaniu nowych użytkowników, nowych czytelników na waszych blogach. Ja ze swojej strony dziękuję wam i zapraszam na swojego bloga izabelakarkocha.com. Tam znajdziecie więcej porad, więcej takich porad, jak ulepszyć, jak poprawić właśnie wasze blogi na WordPressie. Dzięki. Wow. Super. Super temat, super prezentacja. Bardzo Ci dziękuję, Iza, za zaangażowanie. Zanim się rozwinę, pamiętajcie, że teraz jest przerwa między prezentacjami. 10 minut na to, żeby zadawać pytanie na czacie. Tu lub tu. Nie wiem, gdzie się akurat wyświetla u Was. Iza jest tam dostępna online. Czeka na Wasze pytania. Bardzo chętnie na nie odpowie, więc macie możliwość skorzystania z jej wiedzy, do czego serdecznie zachęcam. I sprawdzimy, czy taka formuła działa, czy taka formuła się sprawdzi. A więc zadawajcie pytania, mamy 10 minut, już niecałe. Tutaj na planszy gdzieś pojawi się zegar odliczający czas do końca, nieubłaganie, więc tym razem jest szansa zmieścić się w agendzie. I te 10 minut wykorzystajcie bardzo dobrze. Więc raz jeszcze Iza, teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą prezentację, za to, że zgodziłaś się poświęcić swój czas, bo produkcja tego typu przekazu jest strasznie czasochłonna. Ja to wiem. Każdy, kto kiedykolwiek próbował bawić się w wideo, nie mówię, że zrobić to na takim poziomie jak Iza, wie doskonale, ile czasu zajmuje przygotowanie takiego materiału. Strasznie, strasznie ciężka rzecz. Zmęczyłem się, powiem wam. Na całe szczęście jest teraz przerwa, więc ją wykorzystajmy. A na co wykorzystać taką przerwę? Chciałem jeszcze raz podziękować naszemu partnerowi, czyli WordPressówce, i troszkę o niej opowiedzieć, bo to jest fantastyczna idea. Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy pamiętam takie rzeczy jak planety tematyczne, bo planeta WordPressa, planeta Mozilla. To były takie agregatory zbierające różne linki skupione wokół jednego tematu. Teraz nie musimy już z tego korzystać. Teraz są troszeczkę lepsze rozwiązania, ciekawsze i przyjemniejsze. Tamte były automatyczne, a tutaj, cóż, tutaj po prostu trzeba to zrobić ręcznie i wiem, że Agnieszka i Maciek Palmosy, bo oni stoją za tą ideą WordPressówki, robią to co tydzień po prostu, po to, żebyśmy my mogli sobie poczytać fajne i wyselekcjonowane materiały. I to jest super, bo nie musimy poświęcać czasu na przeszukiwanie internetu, tylko dostajemy od razu pakiet fajnych treści. Dodatkowo pewną cechą, której nie spodziewałbym się, że będzie ważna, a jednak w czasach pandemii i kwarantanny, kiedy byliście, czy byliśmy wszyscy pozamykani w domach, WordPressówka wyznaczała mnie osobiście rytm tygodnia, bo ja nigdy nie wiem, kiedy jest poniedziałek, wtorek, środa czy niedziela. A WordPressówka wychodzi zawsze w poniedziałek, więc kiedy dostajesz rano maila, hej, parę informacji na temat WordPressa,
od WordPressówki, to wiesz, że jest poniedziałek. Nie wiem, czy to jest dobra, czy zła informacja. Dla tych, którzy nie lubią pracować, zapewne zła. Ale tak, trzeba przyznać, WordPressówka wyznaczała ten rytm bardzo fajnie i nadal wyznacza. Więc serdecznie zachęcam do polubienia fanpage'a, strony czy profilu na LinkedIn, bo też mają taki profil i korzystania z czyjejś pracy i z czyjejś wiedzy. A pamiętać trzeba, że Agnieszka i Maciek to fachowcy. Dość powiedzieć, że przed kilkoma dniami dosłownie Agnieszka razem z Tomkiem i Marianną, których serdecznie pozdrawiam, skończyli wdrażać nową wersję strony Mała Wielka Firma. Jeśli nie znacie, to polecam Marka Jankowskiego. Super podcast, właściwie teraz to już cały serwis. Fantastyczna robota graficzna i wizualna. To właśnie dzieło Agnieszki Palmowskiej. Maciek przez wiele, wiele lat był odpowiedzialny za bebechy techniczne, za to mięso w Spiders Web i w Spiders Agencji, więc też ogromny serwis, który powstawał tak naprawdę na jego barkach. Więc wielki szacun za to i to naprawdę są ludzie, którzy wiedzą, o czym piszą i jeżeli w WordPressówce pojawia się jakikolwiek link, temat lub artykuł, to jest on warty przeczytania, bo bazuje na ich oglądzie sytuacji i ich wiedzy, która jest naprawdę, naprawdę ogromna. To co, przerwa jest teraz, nie wiem, idźcie do łazienki albo coś. Juhu! Jesteście tam jeszcze? A? Jeszcze parę minut, spokojnie. Zdążymy, damy radę, no. Czekajcie, muszę sprawdzić komentarze. Dobra. No to co? Zbliżamy się do drugiej prezentacji. Ja wiem, że jeszcze część z Was pisze komentarze lub pytania na czacie. To jest super, ale ja już pozwolę sobie rozpocząć wprowadzenie do następnej prezentacji. Kolejnym naszym prelegentem jest Łukasz Jasiński. Bardzo ciekawa sytuacja, bo my z Łukaszem umówiliśmy się na tą prezentację parę miesięcy temu, podczas WordCampa w Łodzi. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym przy lunchu chyba. Słowo się rzekło, Łukasz występuje u nas.
Łukasz sam o sobie za bardzo nie chciał mówić. Napisał mi, że to jest dla niego najtrudniejsze, więc ja postaram się jakoś go przedstawić. Łukasz jest strasznie skromny, a tak naprawdę kilka dni temu dowiedziałem się, że został kontrybutorem do Cora WordPressa, czyli to jest jeden z kilku ludzi, których miałem okazję poznać, którzy dopisali swój mały fragment kodu do tej głównej gałęzi WordPressowego serca. To jest potwierdzenie jego szalonych umiejętności. To jest fantastyczne. Faktycznie znamy się już kupę lat. On sam o sobie pisze, że pamięta jeszcze paski Ludwika. Ja też je pamiętam, jeszcze jeden nawet mam. Kto wie, ten wie, kto nie wie, już niech się lepiej nie dowiaduje. A o czym opowie Łukasz? Łukasz opowie o rodzinie, o dzieciach i wnukach, tak naprawdę. Czyli o motywie potomnym, do motywu potomnego. Motyw wnuk? Czy jest szansa zrobić coś takiego w WordPressie? Czy można rozszerzyć aż tak poziom zagłębienia motywów? Sprawdźcie. Zobaczymy, czy uda się coś takiego zrobić. Ale jak znam Łukasza, da radę. Czas prezentacji to 9 minut, więc to jest bardzo skondensowana dawka wiedzy. I również dzięki uprzejmości Łukasza ta prezentacja zostanie u nas na kanale na YouTubie, więc będzie dostępna online, za co serdecznie mu dziękujemy. A teraz, cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Łukasza. Oddaję Ci głos. Cześć, nazywam się Łukasz Jasiński, z WordPressem pracuję od 10 lat, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób możemy łatwo w WordPressie utworzyć motyw wnuk. Kilka razy zderzałem się z ograniczeniem, że trafiałem na fajny motyw, który już był motywem potomnym, na przykład opartym o któryś z motywów serii 20, i nie mogłem w nim wprowadzić zmian, które bym chciał, bez utraty możliwości aktualizacji. Tak samo dzieje się z motywami opartymi o niektóre frameworki. Na przykład każdy motyw tworzony w oparciu o Genesis jest motywem potomnym tego frameworka. Najrozsądniejszym więc rozwiązaniem dla wprowadzania małych zmian jest utworzenie motywu wnuka. WordPress nie pozwala nam utworzyć motywu wnuka jako prostego motywu. Jeżeli utworzymy motyw potomny od motywu, który już jest motywem potomnym, nie uda się to. Dlatego motyw wnuk jest hakiem. Motyw wnuk jest wtyczką. Utworzyłem taką oto pustą wtyczkę i dodałem ją do mojej testowej instalacji WordPressa. Instalacja testowa używa motywu OpenNest, który jest motywem potomnym dla 2015. Jak widzimy w zapleczu, wtyczka jest aktywowana. Plik wtyczki jest pusty. Teraz zrealizujmy pierwszą rzecz, którą najczęściej robimy z motywami potomnymi. Dodajmy własny plik CSS. Najpierw taki plik musimy zarejestrować. Następnie dodać plik do kolejki. Teraz te nasze funkcje podłączmy pod WordPressowe akcje. Zapisujemy. I to jest cała modyfikacja naszego motywu wnuka, która pozwala nam na korzystanie z własnego stylu. Teraz w katalogu wtyczki utworzę plik styles.css. Tu dam jakąś regułę testową, na przykład background yellow important i przetestujmy to na naszym motywie testowym. Działa. Może jednak wyłączmy tę regułę, żeby nam wizualnie nie przeszkadzało i wróćmy do naszego motywu wnuka. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy tutaj zrobić, jest dodanie własnych skryptów JavaScript.
Tworzymy to w bardzo podobny sposób. Funkcja, która rejestruje nam nasz plik ze stylem. W tym przypadku na przykład zależny od jQuery. I dalej musimy nasz skrypt zakolejkować. I tak samo dodajemy naszą wtyczkę rejestrującą skrypt, podłączamy pod akcję i gotowe. Teraz odświeżamy naszą stronę i na przykład w źródle, gdy wyszukamy grandchild scripts, widzimy w tej linijce, że nasze skrypty są podłączone do strony. Trzecią rzeczą, którą najczęściej robimy z motywami potomnymi, są własne szablony stron. Na przykład załóżmy, nie podoba nam się strona startowa. Chcielibyśmy użyć własnego szablonu. W tym celu tworzymy sobie własny plik szablonu. Ja już go utworzyłem pod katalogu templates naszej wtyczki. Nazwałem go home.php. Treść jest bardzo prosta, zupełnie dla przykładu. Teraz przekonajmy WordPressa, że ma z tego korzystać. Tu pojawiają się pierwsze schody, bo w przeciwieństwie do motywu potomnego WordPress nie zaciągnie nam takich szablonów automatycznie. Musimy się podłączyć pod filtr wybierający szablony i napisać własną logikę, która będzie decydowała o tym, jakiego szablonu chcemy użyć. Brzmi to skomplikowanie, a w rzeczywistości jest to kilka ifów. Napiszmy więc na szybko taką funkcję. Function openness grandchild. Template. Funkcja przyjmuje w argumencie template, który nam WordPress przydzielił z automatu w oparciu o nasz motyw i nasz motyw potomny. Teraz chcemy zmienić szablon dla strony domowej. Używamy więc natywnej funkcji WordPressa isHome, która sprawdza, czy aktualnie mamy otwartą stronę domową i wtedy każemy mu korzystać z naszego szablonu. Możemy tu dodać kolejne ify, sprawdzać, czy to jest aktualnie archiwum, czy to jest jakaś konkretna kategoria. Ogranicza nas w zasadzie tylko nasza wyobraźnia. Na koniec za wszystkimi ifami zwracamy template. Jeżeli żaden z ifów template'a nie zmienił, to zwracamy szablon właśnie, który nam wcześniej i tak wybrał WordPress. Tak przygotowaną funkcję musimy podłączyć pod filtr. Filtr nazywa się template include. Nasza funkcja to openness grandchild template. I musimy zdefiniować jeszcze priorytet. Tu mam przetestowane, że z priorytetem 11 to po prostu działa. To koniec przygotowań po stronie wtyczki. Gdy teraz otworzymy nasz motyw do testów, odświeżamy i widzimy nasz własny plik szablonu home.php. Dokładnie tak, jak chcieliśmy widzieć. Gdy przejdziemy do jakiegoś archiwum, na przykład po dacie,
Wszystko wygląda normalnie. Te otwieramy jakiś ostatni post. Wszystko wygląda normalnie. Zmieniliśmy tylko wygląd strony głównej. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Wszystkie pliki, których użyłem w prezentacji, na ten moment powinny już być dostępne na mojej stronie internetowej www.eliasiński.pl. Dziękuję za uwagę. No, czy da się zrobić wnuka z dziecka? Dziecka z wnuka. Generalnie wszystko zostaje w rodzinie, to najważniejsze. Przypominam, że teraz jest te 10 minut, żeby zadać każde, prawie każde pytanie prelegentowi na temat prezentacji, którą przed chwileczką zobaczyliście. Więc jeśli macie pytania do Łukasza, to teraz jest na czacie dostępny. Możecie go pytać prawie o wszystko. Ja ze swojej strony chciałem mu serdecznie podziękować za to, że się zgodził. Po tych paru miesiącach dotrzymał słowa danego nam w Łodzi i wystąpił w Kaliszu. Prawie, że w Kaliszu online. To super, że mogliśmy na niego liczyć i raz jeszcze dzięki, że podzielił się z nami swoją wiedzą i stary jeszcze raz gratuluję Ci badża kontrybutora do Kora, bo to jest coś. To jest coś. Wow. Super. No więc co? Przerwa, tak? No więc ja znowuż trochę pogadam, żebyście nie uciekli zupełnie. Wspominałem już kilka razy o naszym kanale. Tym, na którym się teraz znajdujemy, czyli kanale World Up Kalisz na YouTubie. Mamy pewne aspiracje, żeby go rozwijać, co zresztą dzisiaj także czynimy. Podziękowania serdeczne dla Was, że robimy to razem, bo bez Was ten kanał nie ma sensu. Staramy się umieszczać troszeczkę filmów. Eksperymentowaliśmy z tym wideo przez pewien czas, trochę się go baliśmy, nie ma co ukrywać. Kilka nagrań mamy w takiej jakości, że niestety nie nadają się do publikacji, ale staramy się rozwijać i robić to coraz lepiej. Wszystkie trzy prezentacje z poprzedniego World Upa, z lutego, znajdują się już na tym kanale. Oczywiście dzięki temu, że prelegenci się łaskawie na to zgodzili. Mamy też nagrania jeszcze z poprzedniej edycji World Up Kalisz. Wiem, że Piotrek nad nimi pracuje. Mam nadzieję, że mu się uda coś z tego sklecić, bo były nagrywane tak trochę na szybko i naprawdę bardzo, bardzo eksperymentalnie. Ale wiedza jest tam naprawdę bardzo potrzebna i nie chcielibyśmy, żeby te nagrania zupełnie przepadły, więc jest szansa, że w przyszłości znajdą się także na tym kanale te nagrania. Żeby o tym wiedzieć, trzeba ten kanał jednak zasubskrybować. Więc raz jeszcze serdecznie Was o to proszę. Zróbcie to, żebym ja poczuł się lepiej i żebyśmy osiągnęli tą magiczną granicę 100 subskrybujących. Bo wtedy będziemy mogli zmienić adres naszego kanału na taki, jak powinien być, a nie ten teoretycznie oczywiście bezsensowny ciąg znaków, który właśnie widzicie na ekranie, bo może być ładniej. Więc dlaczego nie? Zróbcie to dla mnie, a nie będę Was więcej o to prosił. Taki żebro like, żebro sub właściwie. Serdecznie polecamy, bo mamy nadzieję i wierzymy w to, że z tą formą przekazu trafimy też do nowej grupy odbiorców, bo przecież szczególnie teraz wszyscy chcą być online, a WordPress jest jednym z najlepszych narzędzi do tego typu. Więc dlaczego nie? Próbujemy i mamy nadzieję, że nam w tym po prostu pomożecie, a YouTube jako platforma niesie za sobą bardzo fajne możliwości i staramy się z nich korzystać. Także dzisiaj myśleliśmy o tym, żeby zrobić tego live'a z playbacku, no powiedzmy, że z pół playbacku. Także na Facebooku, bo Facebook jest bardziej angażujący w momencie, kiedy leci transmisja, natomiast niestety potem te treści znikają i są bardzo ciężkie do odnalezienia. Wiecie, jaki jest cykl życia informacji na Facebooku. YouTube pod tym kątem bije go na głowę. Tutaj te
nagrania, ta informacja, która zostaje wytworzona i te materiały, które tam będziemy wrzucać i wrzucamy, zostają na lata i mogą pomagać tworzyć lepszą społeczność WordPressową w Polsce, a na tym tak naprawdę nam przecież wszystkim zależy. No, powiedziałem, czekajcie. Jest przerwa, więc wasze zdrowie. Zasubskrybowaliście już kanał, prawda? Bardzo się cieszę. Serdecznie wam dziękuję. W swoim imieniu, w imieniu Piotra Misztala, w imieniu Tomka Jerzyka, jeżeli jest gdzieś tam na czacie jeszcze, bo przecież też pomagał nam rozkręcać ten cyrk zwany World Up Kalisz. Być może jest gdzieś nawet z nami Dawid Borowiak, nie widzę w tej chwili. Dawid pomagał nam przy pierwszej edycji World Up Kalisz, więc było nas kilku na początku i serdecznie też za to dziękuję. Halo, nie śpijcie, pytania zadawajcie. Łukasz tam czeka, odpisuje. Mam taką nadzieję przynajmniej. No. Czas na następną prezentację. Wiem, że jeszcze trwa przerwa, ale ja już sobie pozwolę troszeczkę zapowiedzieć. To jest to, na czym zależało mi już od dłuższego czasu na World Up Kalisz. Nie mieliśmy studiów przypadku. Nie mieliśmy prezentacji o konkretnym wdrożeniu, pokazanym bardzo dokładnie. Oczywiście zdarzały się mniejsze lub większe tego typu prezentacje, które gdzieś tam dotykały tego tematu. Chociażby ostatnia Marcina Pietrzaka, który pokazał, jak na konkretnym przykładzie witryny, przy której pracował, zmniejszyć czas wczytywania witryny. Ale chciałem, żebyście zobaczyli backend, żebyście zobaczyli zaplecze i te wszystkie niuanse, które pozwalają oddzielić coś dobrego od czegoś bardzo, bardzo dobrego. I dzięki naszej następnej prelegentce, Magdzie Paciorek, mamy taką możliwość. Ja jestem bardzo dumny, że udało się ją namówić na tę prezentację. Będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądało budowanie witryny CyberFolks od zera, od tyłu, pomimo że nie są naszym partnerem ani sponsorem. I nie dostałem za tą wypowiedź ani grosza. To zawsze miałem aspirację, żeby pokazywać duże serwisy, jeżeli chodzi o studio przypadku. CyberFolks jest czymś, co kilka dni temu tak naprawdę pojawiło się w sieci, bo to jest rebranding. Wcześniej ta firma nazywała się zupełnie inaczej. I mają całkiem nowy serwis oparty na Gutenbergu od backendu. I Magda jest osobą, która tego Gutenberga tam wdrażała. Więc korzystajmy z okazji, aby obejrzeć, jak wyglądało wdrożenie tego typu witryny naprawdę dłużej. I będzie to pokazane przez osobę, która to robiła, więc czegóż chcieć więcej. Magda jest w ogóle przecież osobą, którą znam od dłuższego czasu. Stała za WordCampem w Poznaniu, za drugą edycją tego wydarzenia w tym mieście. Pracuje przy WordCamp Europe, przy WordUp Poznań, więc część z was zapewne znają bardzo dobrze. Jest też strasznie, ale to strasznie niesubordynowaną prelegentką. Wybaczcie mi, ale muszę to powiedzieć. Umówiłem się z Magdą na 30 minut prezentacji. 30 minut. Ile będzie miała prezentacja? O tym powiem wam za chwilę. Zapraszam was serdecznie raz jeszcze do obejrzenia całego procesu budowania witryny internetowej za pomocą bloków Gutenberga. Niewyklikanych, tylko napisanych
w kodzie od zera. Więc raz jeszcze. Magda Paciorek i jej 54 minuty prezentacji o tym, jak Gutenberg został wdrożony na witrynie CyberFox. Zapraszam Was serdecznie. Ta prezentacja, dzięki oczywiście Magdzie, także będzie dostępna na naszym kanale online na YouTubie, więc będzie można wrócić. Jeżeli ktoś coś przegapi z tych 54 minut prezentacji. Polecam i oddaję Ci głos, Magda. Cześć, nazywam się Magdalena Paciorek i przez ostatnie kilka miesięcy zajmowałam się Gutenbergiem na naszej nowej stronie cyberfolks.pl. Cała część kontentowa tej strony jest oparta o WordPressa i właśnie o edytor blokowy, który tutaj wykorzystujemy na wszystkich posttypach, które mamy na naszej stronie. No i tak ogólnie ta strona była zaprojektowana przez agencję, była przez agencję również kodowana, to znaczy jej frontend był kodowany przez agencję. Natomiast ja później przejmowałam jakby poszczególne sekcje, już gotowy kod, i przerabiałam je na bloki Gutenberga, tak żeby można było z poziomu WP-admina redaktorowi po prostu te bloki wstawiać i tworzyć nowe, czy też strony produktowe, czy po prostu jakieś landing page i podstrony właśnie z tych gotowych bloków, gotowych sekcji, które gdzieś tam raz zostały zakodowane. No i dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć o tej stronie, szczególnie o jej backendzie, o tym jak wygląda dodawanie treści od strony WP Admina, ale też chciałam trochę pokazać może kodu, jak dostosować motyw do właśnie do tego, żeby dobrze współpracował z edytorem blokowym, jak wygląda stworzenie jakby takich customowych bloków, bo tutaj mamy trochę takich własnych bloków na tej stronie, jak się do tego zabrać, od czego zacząć też naukę tworzenia bloków takich własnych na po prostu pod design, oraz jak wykorzystać też natywne bloki, bo my też tutaj dosyć mocno korzystamy z natywnych bloków, które po prostu dostajemy z każdą instalacją WordPress. Także może przejdę tutaj od razu do WP Admina na mojej stronie testowej, gdzieś tam na localhoście Wam spróbuję pokazać i zacznijmy może od wpisów, ponieważ my nie tylko na stronach korzystamy z edytora blokowego, ale tak jak wspomniałam na wszystkich posttypach, a więc także na blogu, więc jak zejdziemy sobie tutaj niżej i na przykład przejdziemy na jakiś tam jeden z wpisów, no to tutaj też treści dodajemy poprzez właśnie bloki te natywne. Gutenberga akurat na blogu wykorzystujemy głównie natywne bloki, przez które dodaje się treść. No i te bloki musieliśmy troszkę dostosować też jakby do tego, co było w designie. Na przykład tutaj widzimy listę, która jest w jakiś tam odpowiedni sposób ostylowana. Także za chwilę spróbuję Wam też pokazać właśnie w jaki sposób podejść w ogóle do tego, żeby przystosować tego WordPressa pod Gutenberga. I coś mi tutaj się zawiesiło. Okej, okay, mamy już tutaj wideo, mi strasznie do nagrywania ten program, bardzo dużo tutaj zamula komputer, także może trochę wolno się ładować, ale mamy tutaj nasz wpis blogowy, tak? Widzimy, że od wersji 5.4 WordPressa, która weszła jakiś miesiąc temu, na początku kwietnia czy pod koniec marca 2020 roku, tutaj już otwiera nam się ten edytor w takiej wersji w trybie pełnoekranowym. Tak, mamy tutaj już domyślnie tryb pełnoekranowy. Tutaj możemy wyłączyć i wrócić jakby do tego naszego trybu niepełnoekranowego, ale tryb pełnoekranowy jest dosyć fajny, ponieważ on pozwala się poczuć tak, jakbyśmy byli już na naszej stronie. Tak prawie się pozwala poczuć, dlatego że na razie tylko mamy dostępną tą część kontentową, tak jak tutaj na blogu mamy jeszcze z boku jakiś tam widget, który, czy jest to po prostu jako taki sidebar, który już tutaj na razie jeszcze w tym momencie, w tym edytorze blogowym na podstronie nie jest dostępny, ale to też będzie się zmieniało, ponieważ obecnie trwają
w ekipie Gutenberga dosyć mocno pracę nad tym full site editing, także będzie można każdy element tego WordPressa edytować z poziomu edytora blogowego. Na razie mamy dostępną tą część kontentową. No i tutaj potrzebujemy parę rzeczy dostosować po stronie naszego, znaczy tu w zasadzie muszę wejść na mój podgląd, który już tutaj jest na moim localhoście. Musimy parę rzeczy dostosować w naszym motywie, żebyśmy mogli tutaj, żeby to przede wszystkim wyglądało tak jak na frontendzie, tak? Bo taka jest idea Gutenberga, żeby tworząc tutaj treści, żeby tak naprawdę nie trzeba było już podglądać, jak to wygląda na frontendzie, tylko żeby po prostu tutaj od razu, żebyśmy widzieli dokładnie, praktycznie dokładnie to, co będzie widoczne na frontendzie. Taki zresztą ten tryb pełnoekranowy też w jakiś tam sposób pomaga w tym. I to będzie bardziej widoczne na naszych podstronach niż tutaj na blogu, ale też tutaj możemy zwrócić uwagę, że tutaj praktycznie dosyć dobrze to odzwierciedla. Może jeszcze na 100% nie jest u nas dostosowany jakby ten edytor blokowy, ale tak starałam się w miarę 1:1, tak powiedziałabym na 90% tutaj odzwierciedla ten stan jakby tego, co jest na frontendzie. Także w zasadzie dzisiaj można tutaj dodawać treść i nie trzeba się przejmować, żeby gdzieś tam jeszcze testować sobie na frontendzie. No i teraz może pokażę Wam jakieś przykłady kodu, który potrzebujemy gdzieś tam zastosować na naszym motywie, żebyśmy mogli sobie dostosować tą naszego WordPressa i nasz motyw pod właśnie edytor blokowy. Możemy dodać tutaj, mamy kilka elementów tego tak zwanego Theme Support, który nam dodaje Gutenberg, które my możemy dodać i uzyskać dzięki temu kilka takich dodatkowych funkcjonalności właśnie w naszym motywie. Pierwszą rzeczą to możemy dodać Editor Color Palette, tak wsparcie dla tej palety kolorów. Może przejdę jeszcze tutaj, wrócę do naszego sidebara bloku i ta nasza paleta, gdy klikniemy sobie na przykład na paragrafie, bloku paragraf i ustawienia koloru, tutaj mamy zdefiniowaną paletę taką domyślną, którą właśnie możemy zdefiniować poprzez ten Add Theme Support Editor Color Palette, w którym to definiujemy po prostu nazwę poszczególnych kolorów. Tak? Mamy tutaj cztery kolory, takie, które są zgodne ze Style Guide'em, który był w designie. I te kolory możemy sobie tutaj, po najechaniu widzimy te nazwy. Tak na razie jeszcze nie mam też dokończonych tłumaczeń dla tego backendu, także niektóre elementy będą jeszcze w języku angielskim. No i określamy sobie właśnie, jakie są kolory, jaki to jest kolor, oraz dodajemy też slug i później WordPress doda nam tutaj, utworzy nam klasę na podstawie tego slugu, która będzie dodana do każdego elementu, który właśnie sobie zaznaczymy, że chcemy, powiedzmy, aby kolor tła był taki właśnie zgodny jakąś z tą paletą. I teraz jeżeli byśmy tutaj w tej palecie zmienili te kolory, to one będą, to się odzwierciedli właśnie tam na stronie w tej naszej palecie kolorów. Ja tutaj jeszcze dodałam wsparcie do tego, żeby disable custom colors, ponieważ domyślnie mamy tutaj przy tej palecie jeszcze taki przycisk inny kolor i możemy wybrać z takiego color pickera sobie dowolny kolor. Ale my tutaj nie chcieliśmy mieć czegoś takiego, ponieważ mamy bardzo precyzyjnie określone, jakie kolory są na tej stronie i nie chcemy, żeby kolejne osoby, które przychodzą tutaj i edytują jakieś treści na naszej stronie, mogły sobie dowolnie wybierać. Także ja wyłączyłam tutaj możliwość wybierania jakichś tam swoich kolorów i tylko można wybierać z tych czterech, które są dostępne. Dodatkowo musimy dodać własne style utworzyć dla edytora blokowego, także potrzebujemy też dodać właśnie ten theme support dla editor styles, a także potrzebujemy jeszcze dodać theme support for responsive embeds, tak, do tego, żeby wszystkie embedowane treści typu wideo, tutaj mamy wideo, na tej stronie były po prostu responsywne. Także to spowoduje, że na stronie do zdaje się do elementu body się doda klasa jakieś tam responsive embeds i przez to te wszystkie embedy na przykład z YouTube'a czy z Facebooka będą responsywne i będą dobrze się wyświetlały na urządzeniach mobilnych.
Także to jest kolejna rzecz, którą możemy dodać. No i jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. To jest w zasadzie bardzo, to jest taki element w Gutenbergu, który jest dosyć ciężko go ugryźć jakoś, tak? Przynajmniej do dzisiaj do końca nie wymyśliłam, jak należałoby do tego najlepiej podejść. To jest właśnie wsparcie motywu dla Align Wide i Align With, Align Full. Bo jeżeli korzystaliście z Gutenberga, a szczególnie jeżeli korzystaliście z motywu 2020, no to wiecie, że edytor ma, że tam mamy takie możliwości przy niektórych naszych blokach. Ja tego nie włączam, tutaj my nie mamy wsparcia dla Full Width i Wide, dlatego tutaj u mnie nie będę w stanie Wam pokazać, ale tutaj w toolbarze przy niektórych blokach będzie możliwość, tak jak mam taki alignment, jeszcze dodatkowe wybranie, że mamy trochę szerszy jakby ten kontener oraz full width, czyli na całą szerokość od prawej do lewej strony. Możemy wtedy rozciągnąć ten dany blok. I tutaj też na początku, gdy tak naprawdę od momentu już zaprojektowania tej strony powinniśmy zdecydować się, czy będziemy wspierać te właśnie różne szerokości. I u nas trochę no my je wspieramy i nie wspieramy, ponieważ oficjalnie w motywie tego to nie jest wspierane i nie ma nigdzie tutaj w żadnym bloku możliwości wybrania tego, żeby była ta większa szerokość, no bo u nas, jeżeli my mamy ten sidebar, no to tutaj nie miałoby to zastosowania zupełnie. My zdecydowaliśmy się po prostu na taki krok, żeby tego nie wspierać. Natomiast jeżeli faktycznie byśmy spojrzeli na stronę główną i na stronę tak naprawdę, tutaj każdą produktową, no to widzimy, że tutaj jednak mamy bloki, które są na całą szerokość. I to jest taki chyba, to jest coś takiego, co jest, może nie problem, to jest złe słowo, ale jest dosyć dużym wyzwaniem, kiedy próbujemy wdrażać tego Gutenberga, szczególnie, że u nas jakby nie planowaliśmy tego od samego początku, nie zostało to za dobrze zaplanowane, tylko zaczęliśmy po prostu od projektowania podstron poszczególnych widoków, a potem przeszliśmy na bloga, w którym trzeba było się zdecydować, że tutaj będzie no oczywiście węższa szerokość, no bo tekst taki pisany bardzo źle się czyta, jeżeli byłby szerszy ten kontener na tekst niż to, co tutaj mamy. No i powstał nam taki problem, że teraz mamy część takich bloków, które są na całą szerokość, które tutaj nie za bardzo pasują już na bloga. No i musieliśmy to trochę rozdzielić, żeby przygotować część bloków, które będą tylko działały i będziemy ich używali tylko na stronach. Część bloków, które stworzymy jakieś tam specjalnie na potrzeby post-type'ów innych, które są teraz w produkcji, na przykład e-booki czy webinary, które wymagają bardzo specyficznych bloków. Ale również będą korzystały z tych natywnych bloków, z których korzystam na blogu. No i to jest taka rzecz najbardziej chyba skomplikowana w tym, jak to zrobić, żeby można było bloki reużywać, jakby używać i na węższych, i na szerszych tych szerokościach. To jest coś takiego, na co niestety dzisiaj nie mam za dobrej odpowiedzi, ale myślę, że jeżeli szczególnie w agencji chcemy zacząć wdrażać powoli Gutenberga, to jest na pewno rzecz, nad którą trzeba by trochę się zastanowić. No więc to jest takie wsparcie jakby podstawowe dla takich podstawowych funkcjonalności. Mamy więcej elementów, które możemy wspierać w naszym motywie. Tutaj zamieściłam link do dokumentacji, gdzie mamy opisane, tam obecnie jeszcze doszły gradienty i jeszcze jakieś takich parę rzeczy typu tak jak tutaj przy paragrafie mamy, powiedzmy, możemy wybrać jakiś tam własny font, to możemy też tym sterować i możemy również wyłączyć, tak? Wyłączyć możliwość tutaj definiowania sobie jakiegoś innego rozmiaru tego fontu, czy tych kolorów, też możemy to wyłączyć. To jest opisane w dokumentacji. No ale do tego, żeby tutaj dodać własne style, to tutaj ogłosiliśmy tylko, że chcemy wspierać style dla edytora. Natomiast musimy jeszcze te style załączyć. I tutaj style możemy sobie załączyć do filtra podpiąć czy do akcji NQ Block Editor Assets. I to są i te wszystkie skrypty i style, które tutaj załączymy do tej, które wepniemy do tego hooka, one załączą się tylko na backendzie, czyli tylko w WP Adminie, w kokpicie WordPressa.
Natomiast mamy jeszcze jeden hook, to jest NQBlock Assets, bez tego edytor. Wtedy takie style nam się załączą zarówno na backendzie, jak i na frontendzie. Tutaj właśnie z tego powodu, że my mamy inną szerokość na posttypach, bo później już też poszliśmy w coś takiego, że na posttypach poza stronami, na wszystkich innych posttypach stosujemy dla tych natywnych bloków węższą szerokość, więc ja po prostu załączam warunkowo style. Mam jakieś ogólne style na backend, gdzie po prostu definiuję jakie tam fonty, typografię całą i tak dalej, tak żeby odpowiadały te style frontendowi, oraz mam trochę osobne też style sheety dla postów i dla wszystkich posttypów, które nie są stronami, i dla stron mam osobny, i tam przede wszystkim jest zdefiniowana ta szerokość kontenera, bo tutaj też to jest coś, co to jest pierwsza rzecz, którą byśmy musieli zdefiniować, to właśnie jaka jest szerokość tego kontenera na bloki, no taka, żeby odpowiadała po prostu tej szerokości, która jest u nas na blogu czy na stronie, żebyśmy mieli dobry podgląd na to, co po prostu, jak to będzie wyglądało. No i jeszcze jest jedna rzecz, którą możemy sobie dodać, i to są, możemy zarejestrować własne style dla bloków, i od jakiegoś czasu jest też możliwość rejestrowania właśnie w PHP, także to jest coś, co możemy zarejestrować sobie bez jakiejś większej znajomości tak naprawdę JavaScriptu i tego jakby API JavaScriptowego edytora blokowego. Poprzez właśnie register block style możemy przypisać, do którego z naszych bloków chcemy dodać ten styl, no i nadać mu jakąś nazwę i label, i to my dodajemy sobie tutaj taki styl dodatkowy dla na przykład właśnie nagłówka, i widzimy tutaj style i możemy wybrać sobie ten nasz właśnie customowy styl, który tutaj jesteśmy w stanie sobie po prostu zmieniać sami. Także to jest coś takiego bardzo prostego, ponieważ ten, co to robi, jeżeli tutaj kliknie użytkownik, to tak naprawdę dodaje się klasa, tak, do tego naszego nagłówka, i wtedy możemy sobie ostylować go zarówno na backendzie i na frontendzie. Także jeżeli chodzi o Gutenberga i o bloga szczególnie, i w takiej bardzo podstawowej wersji jakby i w podstawowym użyciu tego Gutenberga na blogu, to Gutenberg różni się bardzo mocno, takie odnoszę wrażenie, od jakby pozostałych page builderów, tak zwany Gutenberg nie do końca, to nie jest tylko page builder, to jest znacznie, znacznie więcej niż tylko to. W każdym razie jego główna różnica polega na tym, że o ile wszystkie inne page buildery, a w szczególności, no nie znam może tak wszystkich, ale na przykład Elementora możemy użyć z dowolnym motywem, tak, możemy tam sobie wgrać Elementora na tą stronę i mamy dowolny motyw, nie ma to znaczenia, ponieważ Elementor nam nadpisze wszystkie style, które tam są w tym motywie, możemy praktycznie dowolny sposób sobie tworzyć jakieś tam podstrony nowe i tak dalej, dodawać jakieś tutaj, mamy o wiele więcej opcji i każda z tych opcji nadpisze nam to, co mamy w natywnym motywie, tak, w tym motywie, który mamy zainstalowany i aktywny. Ten Elementor nam to wszystko ponadpisuje i tak naprawdę ostatecznie nie ma to znaczenia, czy mam taki motyw, czy inny. Gutenberg działa inaczej. Gutenberg praktycznie niczego nie nadpisuje. Gutenberg sam z siebie nie posiada zbyt wielu jakby styli, tak? Style jakieś posiada, tylko podstawowe. Jeżeli mamy na przykład blok kolumny, no to posiada style, żeby one, te kolumny się układały w takim układzie kolumnowym. To są takie bardzo podstawowe style, ale Gutenberg przede wszystkim, on jest nastawiony na dziedziczenie styli po motywie, a nie na nadpisywanie. Więc jeżeli motyw nie dostarcza styli, to Gutenberg nie ma po czym odziedziczyć, korzysta tylko z jakichś domyślnych styli, które ma gdzieś tam wbudowane. Dlatego właśnie bardzo często, jeżeli próbujemy Gutenberga z jakimiś tam motywami, które twierdzą, że są kompatybilne z Gutenbergiem i tak dalej, i to często nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali, ponieważ obecnie w repozytorium WordPressa ja testowałam wiele motywów i może są ze trzy, które faktycznie wspierają Gutenberga i na których fajnie się korzysta z Gutenberga. Jednym z nich jest 2020. Jeżeli chcecie wypróbować, warto wypróbować, jeżeli będziecie sami próbowali dostosować tą stronę waszą do Gutenberga, po prostu po to, żeby zobaczyć, jak coś jest dobrze zrobione, dobrze dostosowane do Gutenberga, no to są motywy 2020 i Go, który
Motyw Go jest bardzo mocno inspirowany 2020, także w bardzo podobny sposób korzysta i jakby wdraża różne rzeczy pod Gutenberga. I jest jeszcze jeden motyw, który też jest niezły i trochę podąża inną drogą, to jest motyw Bloxy, coś takiego się to nazywa, który właśnie też ma tą sytuację, w której ma jakby węższe można ustawić tutaj ten kontener jakby na treść na blogu, a szerszy, czy tam nawet na całą szerokość na stronach. I on też w dosyć ciekawy sposób tam przystosował Gutenberga pod niego i na tym Bloxy fajne można też tworzyć strony firmowe, co bardzo rzadko się zdarza, bo przeważnie Gutenberg jak jeszcze w miarę działa, to jest tylko na blogu, ale żeby stworzyć takie landing page, no to już to wygląda gorzej. Także tutaj ja polecam tutaj korzystać jakby z tego kodu, no bo to nie jest nic nowego tutaj, to jest po prostu zwykły PHP, zwykły CSS, jakiś theme support, który zajmuje moment, żeby dodać tutaj na przykład te kolory i już zyskujemy zupełnie inne doświadczenie już jakby w tym Gutenbergu. No ale to są zupełnie takie podstawy, które powiedzmy dzisiaj już każdy może zacząć wdrażać. No więc przejdźmy może teraz jeszcze do stron, bo to jest mi się wydaje o wiele bardziej ciekawe niż ten blog. Więc no, coś mam zapisane. Ponieważ na stronach, no wszystkie te nasze tutaj sekcje można dodawać z poziomu po prostu edytora blokowego jako customowe bloki. Tutaj ja musiałam się dosyć dużo nauczyć na temat tworzenia bloków, ponieważ ja jeszcze rok temu o React to wiedziałam tylko tyle, że coś takiego jest. I JavaScript no też nie było moją najmocniejszą stroną. Spróbuję dodać jakąś nową stronę i zobaczymy, jakbyśmy tutaj dodali taką stronę. Więc no bardzo, bardzo długą drogę musiałam przejść od osoby, która zupełnie nic nie wie na ten temat, do osoby, która już jest w stanie w Reakcie tworzyć jakieś przynajmniej podstawowe bloki. Obecnie no, brakuje mi jednak tej wiedzy z Reacta i Reduxa również, więc też się uczę dalej po to, żeby móc tworzyć bardziej zaawansowane rzeczy, ponieważ tutaj no, możliwości są bardzo duże i tak naprawdę powiedzmy, no spróbuję sobie założyć jakąś nową stronę. Więc spójrzmy, jakby tutaj osoba, która przyjdzie, jest redaktorem czy pracuje w dziale marketingu, chciałaby stworzyć sobie nową podstronę. W jaki sposób mogłaby tutaj dodać treści? No więc my mamy kilkanaście takich bloków customowych właśnie na nasze podstrony. O, tutaj mi się coś ikona zła wstawiła. I powiedzmy, spróbujmy dodać jakieś parę bloków, na przykład jakiś hero. No i mamy tutaj na pierwszym ekranie, ponieważ hero będzie zawierał w tle obraz, więc na razie tego obrazu jeszcze nie mamy, więc mamy placeholder, który tutaj mogliśmy wykorzystać. I widzimy tutaj od razu, że ten blok jest na całą szerokość. Tak tutaj trochę musiałam zastosować taki hack, w którym właśnie mogą się te bloki ustawiać na całą szerokość. No jest biblioteki, tam wybierzemy sobie jakieś zdjęcie. Mam nadzieję, że zaraz się tutaj załaduje biblioteka. Dobra. Wybierzemy zdjęcie w tle i w momencie, kiedy wybierzemy sobie zdjęcie, no to nam ten placeholder zniknie. Wybiorę sobie jakieś takie zdjęcie. Może to wybiorę. Dobra, wybierzmy jakieś tutaj zdjęcie. O, takie może mało fortunne, ale w tym momencie już zniknął nam ten placeholder i pojawiło się nasze zdjęcie oraz pojawiło się nowe elementy tutaj w toolbarze oraz jeżeli byśmy sobie włączyli ten nasz sidebar, to tutaj jest też możliwość dodania zdjęcia czy na urządzenia mobilne, ponieważ mamy tutaj, chcieliśmy mieć możliwość dodawania innego zdjęcia na urządzenia mobilne po to, żeby po prostu jeżeli chcemy w inny sposób przeskalować, tak, to nawet nie jest to, że byśmy dodawali zupełnie inne zdjęcie, tylko inaczej wyskalowane i tutaj mamy podgląd tego zdjęcia, jeżeli dodamy sobie właśnie zdjęcie mobilne, no i możemy dodać tak jakieś tutaj sobie treść. Jakiś lorem ipsum tutaj sobie dodać i możemy tutaj dodać lorem ipsum. Nie mam treści, więc muszę tak trochę sobie tutaj
kombinować. Więc mamy nasz tytuł, subtytuł i tutaj już mamy zwykły paragraf. I teraz może pokażę Wam na szybko, jak wygląda kod takiego bloku. Nie chcę jakoś, to nie będzie tutorial, który uczy, jak tworzyć takie bloki, ale tak z grubsza po prostu, jak wygląda tworzenie takiego bloku. Potrzebujemy zaimportować niektóre elementy z różnych pakietów tutaj Gutenberga, które są dla nas dostępne. Gutenberg to jest naprawdę zbiór różnych komponentów gotowych, które my możemy używać i w zasadzie w kilku linijkach kodu możemy tworzyć właśnie takie rzeczy, jak tutaj obsługa chociażby tej galerii mediów, wybierania tutaj odpowiedniego obrazu z naszej galerii i tak dalej. To w zasadzie załatwiamy poprzez gotowe komponenty. My sami nie musimy tutaj za dużo kombinować, jak obsługiwać właśnie, czy upload zdjęć z komputera do tej naszej biblioteki, żeby to można było załączyć na stronę. To wszystko już jest dla nas przygotowane. My mamy tylko ten zbiór komponentów, które po prostu składamy sobie do bloku i wybieramy z tych komponentów to, co chcemy mieć w naszym bloku i po prostu sobie tutaj to dodajemy i korzystamy z jakichś tam atrybutów, czy też w Reactie to się nazywa propsy. Musimy przekazać do tych komponentów odpowiednie i to w zasadzie tylko tyle. Więc rejestrujemy poprzez funkcję register block type i tutaj musimy podać nazwę tego bloku. Nazwa składa się z takiego namespace'u i tutaj jest nazwa tego bloku już właściwa. No i tam parę jakichś tam jeszcze elementów przy rejestracji podajemy, jakie co wspiera. Ja tutaj właśnie mam taki troszkę przekombinowany myk, żeby właśnie wspierać jednak to full alignment, takie na całą szerokość, pomimo że motyw tego nie wspiera, czyli nie ma tego przycisku, że można zrobić blok na szeroki, ale on po prostu jest domyślnie ustawiony, tak, tutaj również poprzez tą funkcję getEdit wrapper props ustawiamy, żeby był ten blok po prostu ustawiony na całą szerokość, bo to nam daje. Tutaj teraz jeszcze tego nie widać, ale za chwilę jak dodam drugi blok, to będzie widać, że są te takie movery, którymi możemy przesuwać te bloki w górę, w dół. Po prostu one wtedy nie są z lewej strony, tylko tutaj przeskakują na górny ten panel i do tego jest potrzebne właśnie ustawienie, żeby ten block alignment był na full. To jest tylko programistycznie ustawione, tego nie da się zmienić z poziomu Gutenberga. No i tutaj mamy w każdym bloku musimy zdefiniować funkcję edit i funkcję save. I jak to działa? Funkcja edit. W funkcji edit definiujemy wszystko, co ma się dziać po stronie edytora, czyli tutaj w edytorze blokowym, tu gdzie jesteśmy teraz na backendzie, w naszym WP adminie. Tutaj po prostu w tej funkcji edit definiujemy jakby cały ten blok, co ma się dziać, jeżeli nie wiem, ktoś kliknie na ten przycisk, co ma się stać, jeżeli ktoś tutaj wpisze coś i tak dalej, i tak dalej. Całą interakcję jakby z tym blokiem kodujemy właśnie w tej funkcji edit. Natomiast funkcja save, w funkcji save kodujemy, co ma zostać zapisane do bazy danych. Jak użytkownik już skończy edytować tą treść na stronie, skończy edytować dany blok, kliknie, nie wiem, opublikuj czy zapisz kit, ta strona zapisuje się do bazy danych i ona się zapisuje jako statyczny HTML, czyli wszystkie te nasze elementy po prostu zapisują się w tym, tutaj jest to ustawione, że zapisuje się jako sekcja, takie w odpowiednie miejsce po prostu są wstawione te treści, które użytkownik wpisał tam do tych poszczególnych jakby inputów. No, ciężko to nazwać inputem, ale to jest trochę taki input, czyli taki formularz do tego, gdzie wpisujemy naszą treść, tylko że w Gutenbergu to nazywa się rich text, ten element. Rich text to jest element, z którego powinniśmy korzystać, nie powinniśmy tutaj korzystać z inputów, no bo jakby cała idea tego Gutenberga polega na tym, żebyśmy mieli takie wrażenie, jakbyśmy edytowali na frontendzie. Także mamy stronę i edytujemy tak jakby wewnątrz tej strony, a nie wpisując w jakiś formularz, po prostu wypełniając i to się gdzieś tam pojawiają te treści, tylko od razu widzimy to, co edytujemy, więc do tego służy nam właśnie komponent rich text, które jest właśnie jakąś taką formą inputu, tylko że on już posiada wsparcie, tak jak tutaj widzimy, dla tych różnych formatów, które mamy domyślnie wbudowane w Gutenberga, lub też możemy tworzyć własne tutaj te formaty dla rich textu, czyli możemy na przykład właśnie wytłuścić, tak chociażby. Tutaj akurat jest przyklejony ten toolbar do tego
paragrafu, bo to jest blok paragraf, a to jest po prostu mój rich tekst, który pochodzi z tego kodu, czyli mamy pierwszy element rich text, który jest H1 i mamy drugi element rich text, który jest H2, no i później mamy taki komponent inner blocks, który ja wykorzystuję praktycznie na każdym bloku, w którym tylko mówimy, jakie bloki inne, które gdzieś tam zostały zdefiniowane, na przykład bloki natywne WordPressa, możemy wykorzystać i od razu możemy też przygotować templatkę, to później zobaczymy w trochę lepszym użyciu w kolejnych blokach. Także w taki sposób to ten blok akurat jest bardzo prosty, to jego najtrudniejszą częścią jest tak naprawdę obsługa tych media, upload, ale tutaj to wszystko jest dosyć proste, bo mamy już gotowe komponenty, na to my tylko musimy powiedzieć, co ma się stać, kiedy ktoś tak naprawdę zaznaczy, że chce wybrać jakiś obraz. I tak samo w każdym komponencie, najważniejszą rzeczą i tak naprawdę jedyną, którą my kodujemy tutaj, to jest, co ma się stać, kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z tym elementem, czyli na przykład, kiedy on change, co się ma dziać, kiedy on tutaj wpisuje treść. I to jest coś, co my tak naprawdę kodujemy, tak? Kodujemy te funkcje, które tutaj użytkownik, z którym, tych elementów, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję, natomiast same elementy już są gotowe dla nas i my możemy po prostu tylko je w bardzo prosty sposób używać. Dobra, to jeszcze przejdę do jeszcze kilku, dodam jeszcze kilka bloków i zobaczymy też na szybko kod, ale wszystko to będzie dosyć podobne. Tutaj jak widzicie jest taki troszkę myk, bo mam tutaj wszystkie te kategorie, a tutaj mamy tylko tą jedną kategorię. To jest właśnie też kolejna rzecz, której nie możemy za bardzo customizować na razie jeszcze. Przynajmniej nie znalazłam żadnego filtra, którym mogłabym wskazać, że na przykład na tej stronie nie chciałabym, żeby w tym inserterze wyświetlały się pewne kategorie. Tutaj to jest ukryte CSS-em, ale tylko mogłam ukryć na tym inserterze, bo on po prostu ma dodatkową klasę, która wskazuje, że to jest ten inserter górny, ale na przykład w tym inserterze już są dostępne wszystkie te nasze elementy, a to się bierze z tego, że my możemy dzisiaj ograniczyć, że na przykład dane bloki będą dostępne tylko na danym post type, czyli ja bym mogła zrobić tak, że te wszystkie bloki, żeby były dostępne tylko na stronach, a na przykład natywne bloki, żeby nie były dostępne. Tylko problem jest tego typu, że ja tutaj korzystam z tych inner blocks, czyli tutaj mam paragraf i ja chcę, żeby paragraf był dostępny, a nie jesteśmy w stanie dzisiaj w takiej formie, jakiej dzisiaj jest udostępnione API Gutenberga, jakby warunkowo zamieszczać te natywne bloki w taki sposób, że no jeżeli on jest wewnątrz tamtego bloku, to może być na post-type page, a jeżeli jest poza tym blokiem, no to nie może i tak dalej. Jakiś taki bardziej zaawansowany conditional nie jesteśmy w stanie stosować i właśnie dlatego tutaj trochę taki jest hack, tak? Ale to nie do końca się tutaj sprawdza, no bo tutaj z innego insertera to mamy dostępne, więc troszkę średnio, więc spróbujmy jakieś tutaj benefit boxy sobie dodać. No to jest kolejne jakieś tutaj, na przykład moglibyśmy sobie wpisać i tutaj mamy, nie mamy za wiele, tu możemy dodać jakieś też treść i może musiałam sobie gdzieś poszukać tutaj momencik lorem ipsum jakiegoś, żeby po prostu nie wpisywać za każdym razem tej treści. Więc na szybko sobie wygeneruję tutaj na boku i zobaczymy, jakby to wyglądało. O, to sobie wstawię. Tak powstawiamy. I tutaj te ikony bardzo proste, to mamy tylko akurat trzy, no bo były te akurat trzy w designie, więc będziemy to też rozszerzali, jakieś tam kolejne. Natomiast w taki prosty sposób możemy sobie tutaj dodawać. No i zwróćmy uwagę, że od razu na początku pojawiły nam się, tutaj możemy też wyśrodkować jeszcze, pojawiły nam się, że te od razu te trzy kolumny, ale mamy tutaj taki przycisk plusik, gdzie moglibyśmy sobie dodawać kolejne tam te elementy. I to jest też bardzo ciekawy przykład, ponieważ tutaj mam te benefit boxes, które tak naprawdę korzystają tylko z inner blocks, to znaczy ten nasz blok ma
Jeden komponent rich text, czyli do wpisania tego nagłówka tutaj, ma jeden ten swój komponent H2, a te wszystkie elementy to są osobne bloki. Widzimy tu, że to jest po prostu blok. Możemy to przesuwać też, jakbyśmy chcieli. No na razie też nie ma możliwości tutaj zmiany tych strzałek, żeby były na boki. Ale myślę, że to też będzie się zmieniało, ponieważ w ostatnim czasie dosyć tamten team Gutenberga też robił research, czego programiści by oczekiwali, po jakich modyfikacje po prostu by się przydały, jakie customizacje takie tego Gutenberga i tych natywnych rzeczy przydałyby się deweloperom. Także myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które gdzieś tam wyjdą. No i tutaj tak naprawdę mamy pojedyncze bloki takiego pojedynczej ikony z tą treścią, które są zamieszczone wewnątrz tego naszego bloku, czyli mamy ten nasz blok, te boxes, który jest takim wrapperem, oraz mamy tutaj znowu ten komponent inner blocks i tutaj, co ciekawe, mamy tylko, pozwalamy, żeby tylko jeden blok można było tutaj dodawać i żeby to był właśnie ten pojedynczy box, od razu mamy templatkę, że ma trzy dodać od razu, kiedy dodajemy taki blok. I dzięki temu tutaj w tym momencie zostało to też wprowadzone w najnowszym tym WordPressie, w najnowszym wydaniu, że nie ma już tego insertera tutaj. Klikamy i jeżeli tylko jeden blok możemy dodać tutaj wewnątrz tego bloku wrappera, no to od razu nam dodaje ten blok. I ten cały inserter, tak, to, że tutaj się dodają te bloki, to wszystko nam załatwia sam Gutenberg. Dla nas jest to tylko tyle kodu i tylko przekazujemy. I ten blok jest stworzony po prostu osobno, jako osobny blok, taki ten pojedynczy właśnie, pojedynczy taki element, który się składa z ikony i z rich tekstu jednego, komponentu rich text i z tej ikony i to już nam załatwia, tak? Ten inner block już nam załatwia sprawę dodawania tych kolejnych elementów. Tutaj mamy cały jakby to, że możemy usuwać, duplikować i tak dalej. To wszystko mamy jakby podane na tacy, my nic tutaj już więcej nie musimy robić, tylko przekazujemy do tego inner blocks, w zasadzie tylko, że chcemy korzystać z takich bloków, także to bardzo fajnie tutaj działa, to naprawdę super się to sprawdza, to jest taki, można powiedzieć, taki repeater, coś w tym stylu. No to spróbuję dodać jeszcze może jakiś, o i teraz widzicie, widać ten, ponieważ jestem wewnątrz tego mojego bloku, no to ja mogę dodać tylko ten box, ten jeden blok, ale jak już wyjdę poza ten blok lub zaznaczę cały blok, no to mogę teraz dodać kolejny blok z naszej tutaj jakiejś tam palety, więc na przykład dodam tego image and text. To jest dosyć podobny blok do tego, który jest natywnie w WordPressie. I też mamy dokładnie to samo, możemy dodać, to jest tak naprawdę dokładnie to samo, co było w tym pierwszym bloku, więc jak raz już się nauczymy, jak to robić, no to powiedzmy, no to jest proste, no bo później w każdym kolejnym bloku już mamy to, jakby wiemy już, jak dodawać jakby ten taki media, tak, uploader, czy jakbyśmy to tam nazwali, także to później już się robi coraz prostsze. Tak, i tutaj wstawię jakieś lorem ipsum, żeby coś było. I ten blok, mamy tutaj możliwość, jeszcze mam taką opcję, że możemy sobie to odbijać na prawo, lewo. Także zaraz jeszcze tylko spojrzę, ile mi już tutaj zeszło. Dobra, to już chyba muszę powoli, będę musiała gdzieś tam pokazać wam jakieś tam kolejne rzeczy, które jeszcze chciałam przekazać, żeby już nie przedłużać. W każdym razie, no tych bloków mamy tutaj kilkanaście tak naprawdę. Tutaj mi coś ikona nie weszła. Ale tych bloków jest kilka, one wszystkie tak naprawdę opierają się na podobnej zasadzie, na przykład FAQ blok też, to jest też dokładnie to samo, mamy te inner blocks, tylko tutaj po prostu były one ułożone i zostały przeze mnie też ostylowane na backendzie, żeby układało się jeden koło drugiego, tutaj mamy jeden po drugim, to też jest dosyć ciekawy blok, więc może jeszcze go na szybko pokażę, tutaj zaraz mamy drugi. Od razu wpiszemy sobie i tylko odpowiedź widać na w momencie, kiedy zaznaczam dany blok, to też taki blok jest świadomy tego, czy jest zaznaczony, czy nie jest. I tutaj mamy trzecie i te bloki również, one trzymają sobie te numerki, także jak przesuwam, no to widzicie, że to samo się zmienia, tutaj użytkownik już nie musi tego
w żaden sposób sobie sam zmieniać. Także to jest coś, co korzysta już z globalnego stanu. I teraz może pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. To jest chyba najlepsza rzecz w Gutenbergu F12, że możemy tutaj tego Gutenberga dosyć fajnie sobie odkrywać w naszej konsoli. I mamy na przykład, możemy korzystać z modułu przede wszystkim WP Data, WP Data. WP Data Select i możemy się dostać do odpowiedniego store, który jest zaimplementowany tutaj w WordPressie. I akurat tutaj spróbujemy się dostać do Block Editor, który ma taką metodę getBlocks. I tę metodę możemy sobie odkrywać poprzez po prostu wejście w odpowiedni store i po kropce mamy tutaj różne metody. Ja bardzo często korzystam z getBlocks. GetBlocks to jest metoda, która nam zwraca wszystkie te bloki, które są dodane na tej stronie. Tutaj jak sobie rozwiniemy, no to widzimy, że mamy, no to nam się na końcu jeszcze jakiś paragraf gdzieś zapodział, no ale mamy te nasze bloki. I teraz możemy sobie podejrzeć tutaj na przykład ten FAQ. Każdy blok ma swoje atrybuty, to jest to, co mieliśmy w tym, definiowaliśmy sobie w naszym kodzie bloku, ale ma też inner blocks i on przechowuje informacje, ten nasz rodzic, o tych swoich dzieciach, tych pod jakby tych wewnętrznych tutaj blokach, trzyma te informacje. No i stąd właśnie ja mogę sobie śledzić, na którym miejscu dany blok się znajduje i po prostu on sobie z tego wyciąga swoją jakby pozycję wśród tych innych bloków. Tak samo działa to przy tych benefit boxes, tak? Też tu mamy inner blocks i możemy zobaczyć te wszystkie inner, te wewnętrzne bloki, które ich atrybuty, ich jakieś tam inne informacje na ten temat. Z WP Data mamy jeszcze możliwość wejścia do dostania się poprzez Store Core Blocks, Get Block Types. To jest też bardzo przydatna funkcja, którą możemy zobaczyć wszystkie nasze bloki, które są zarejestrowane na naszej stronie. Czyli wszystkie te, które my stworzyliśmy, tak, jakieś tam testowo, wszystkie jakieś, które wtyczki nam dodały, na przykład to jest Yoast, wszystkie core, które nam dodaje core i tutaj mamy też nazwy, także to się czasem przydaje, jeżeli gdzieś tam musimy, na przykład chcemy ograniczyć dla danego posttype'a, tylko chcemy jakieś tam mieć bloki, no to stąd możemy sobie wykopiować te nazwy. Widzimy też, jakie inne wtyczki dodają nam bloki, także to jest też dosyć przydatne. No i przez właśnie moduł WP Data mamy też dostęp do innych elementów naszego WordPressa. Nie musimy w ogóle w jakiś inny sposób kombinować, żeby przez REST API dobierać się na przykład do naszych postów, czy do jakichś innych post-type'ów, jeżeli chcemy tutaj tworzyć bloki typu na przykład, tak jak natywnie w WordPressie mam taki blok ostatnie wpisy, czy coś takiego, czy wybrane wpisy, no to on korzysta tutaj właśnie z tego modułu WP Data, ze Store Core. No i teraz mamy null, bo on sobie pobiera, ale jeszcze raz musimy za chwilę włączyć i pojawi nam się 10 ostatnich wpisów, które zostały wyciągnięte właśnie z naszego WordPressa. I bardzo fajnie, bo taki wpis tutaj, no jest cały obiekt tego wpisu, gdzie mamy wszystkie elementy, które są w tabeli WP Post, ale mamy też dodatkowe rzeczy, mamy od razu przypisanie do kategorii, mamy wszystkie meta, jeżeli by posiadał dany wpis, to meta by nam się tutaj też pojawiła. O, tutaj jest cały array z meta, które jeżeli dodamy jakieś dodatkowe metapola i z bloku, tak samo możemy zapisywać poszczególne elementy jako post meta. Też możemy w taki sposób robić, jeżeli byśmy potrzebowali na przykład później to do WP Query gdzieś tam w innym miejscu. Także mamy tutaj też, mamy też o informacje o tym thumbnail, tak? Tylko tutaj, nie wiem, czy teraz nie widzę, ale po prostu nie jest tutaj na razie dodany żaden nasz obrazek wyróżniający, dlatego pewnie tutaj nie widzę tego, ale też będzie informacja o tym obrazku wyróżniającym. Także mamy tych takich o tym module WP, właśnie WP Data, tak naprawdę WP Data, możemy sobie tu przeczytać na stronie w dokumentacji. Niestety o tych wszystkich
pakietach i tutaj o tym module data, który jest taką, tutaj piszą, żeby nie mówić, że to jest Redux for WordPress, ale to jest jakąś tam implementacją, powiedzmy, Reduxa, tych principles of Redux. Dlatego nauka o Reduxie też jest bardzo ważna, żeby się tego nauczyć obok Reacta samego. I tutaj też ja w pewnym momencie odczułam brak tej wiedzy, że mi przeszkadza w robieniu z Gutenbergiem tego, co bym chciała. No dlatego teraz cały czas się jakby uczę tych bardziej zaawansowanych rzeczy w Reakcie, ponieważ no myślę, że tutaj możliwości Gutenberga są takie, które jeszcze nie były odkryte, jakby one nie były możliwe poprzez, nie wiem, wcześniejszy klasyczny edytor, PostMeta czy ACF-y. I tutaj mamy opisane jakby o co w tym chodzi. Tutaj mamy Data Module Reference, w którym możemy zobaczyć te wszystkie stores, które są. My korzystaliśmy sobie Core Block Editor, tak Core i Core Blocks, ale tu można przeczytać na ten temat. Niestety no, ta dokumentacja tego Data Module no, jest ciężka. Tutaj ciężko się zorientować, o co tutaj do końca chodzi. Można to eksplorować sobie w konsoli, tak jak tutaj gdzieś tam wcześniej pokazałam, że po prostu jako pokropce, no ale ciężko czasem się zorientować, do czego to służy, gdzie to moglibyśmy wykorzystać, tak, ale mamy tutaj wiele metod i można jakoś tam sobie eksperymentować w tej konsoli, to jest bardzo fajne. Fajne jest też to, że tutaj możemy sobie też eksperymentować z tym, bo tutaj nie tylko mamy tą metodę select, ale także dispatch, czyli możemy coś zmieniać na przykład w tych wpisach. Możemy tutaj od razu z poziomu konsoli sobie eksperymentować, czy na przykład dodawać jakoś programistycznie bloki, jeżeli byśmy nie chcieli dodawać poprzez inserter, tylko na przykład poprzez właśnie tutaj z poziomu na przykład tych ustawień tego danego bloku, chcielibyśmy coś tutaj mieć możliwość klikania i żeby się nam na przykład podmieniały te bloki, to wszystko to można przetestować w konsoli. To jest bardzo fajna rzecz. Także jeżeli jeszcze chodzi na koniec, tak jeszcze parę wskazówek rzeczy, których udało mi się gdzieś tam, do których dotarłam w tym całym procesie nauki i czytania o tym Gutenbergu, no to polecam Wam tutaj WordPress/CreateBlock, taki pakiet, który pozwala nam na szybkie stworzenie bloku i skonfigurowanie, jakby to jest już skonfigurowany webpack, tak, te wszystkie narzędzia takie, które pozwalają nam pisać kod w ES6, w tej nowej wersji JavaScriptu. Do tego szczególnie no, osoby początkujące, które nigdy nie korzystały tam z NPM, z jakichś takich transpilowania kodu i tak dalej, to konfigurowanie webpacka no, nie jest to najciekawsza rzecz, a szczególnie nie dla osób początkujących, więc tutaj to jest oficjalny pakiet teamu Gutenberg, także to jest oficjalnie wspierany przez Gutenberga pakiet, który możemy sobie właśnie w taki prosty sposób zainicjować blok własny, no i on nam utworzy taki bardzo prościutki blok, utworzy wszystkie pliki, utworzy całą konfigurację webpacka po prostu w moment i możemy zacząć pisać kod i nie przejmować jakby tymi narzędziami, to jest bardzo fajne. Jeżeli szukamy dokumentacji, to najlepsze miejsce do tego jest oficjalne repozytorium na GitHubie WordPress/Gutenberg. Tutaj znajdziemy packages, wszystkie pakiety, z których korzystaliśmy. Ja na przykład tutaj przy tych blokach no, wyciągamy poszczególne komponenty z pakietów, na przykład blocks, block editor, element czy components i to one wszystkie możemy je tutaj eksplorować na naszym GitHubie. Na przykład właśnie block editor czy components, tak tutaj mamy dostępne. Mamy tutaj całą dokumentację też. Ja na początku miałam duży problem, żeby znaleźć dokumentację, bo ona wbrew pozorom nie jest na jakby w handbooku WordPressa czy gdzieś tam Gutenberga, tylko jest tutaj na GitHubie i możemy po prostu przejść, chcielibyśmy jakiś tam komponent, na przykład chcielibyśmy, no jakbyśmy chcieli komponent jakiś spinner, tam gdzieś korzystałam z tego toolbar, jakiś toggle control na przykład, to tutaj mamy opisane, jakie przyjmuje propsy, tak, wszystko mamy opisane. Dodatkowo mamy coś takiego jak storybook. Storybook, mamy komponenty, to jest z pakietu components, w którym możemy sobie podejrzeć i tak jak tutaj mieliśmy toggle control, no to możemy sobie znaleźć toggle control i możemy podejrzeć, jak ten komponent wygląda, tak jakie ma propsy gdzieś tam. On nie jest tutaj jeszcze wszystko dokończone, ale już dosyć sporo z tego, co widziałam,
Można podejrzeć, że na przykład range control mamy dosyć dobrze tutaj udokumentowane i możemy wtedy różne propsy sobie wypróbować od razu, zobaczyć jak to działa, jakby to wyglądało. Także tu i kod źródłowy oraz dokumentacja z tego miejsca, no to są jakieś takie najlepsze sposoby na naukę. Niestety najsłabszym ogniwem Gutenberga jest to, że jest bardzo mało informacji na temat tego, jak tworzyć bloki i tak dalej. Z tym jest największy problem, ponieważ no tutaj ja dużo tych bloków, no dużo czasu mi zajęło po prostu to, że musiałam często eksperymentować, na przykład szukać sobie tutaj block library. Mamy wszystkie natywne bloki. No i musiałam sobie na przykład podejrzeć, jest jakiś tam podobny, na przykład podobny blok media text, jak ja mam ten mój blok image text, tak? I tutaj gdzieś w kodzie źródłowym po prostu na zasadzie copy wklej zobaczenia, co z tego można jakby przekopiować do mojego bloku. No na takiej zasadzie bardzo często to trwało, także to jest bardzo długotrwała nauka. I to jest niestety dzisiaj najsłabszym ogniwem Gutenberga, że jest bardzo uboga i dokumentacja, jest bardzo mało tutoriali, bardzo mało informacji na ten temat, także musimy dużo rzeczy po prostu poprzez eksperymentowanie się uczyć. W międzyczasie odkryłam kurs, który chciałabym Wam polecić, bo ten kurs jest świetny, on mi naprawdę zaoszczędził mnóstwo czasu. To jest kurs na Udemy Gutenberg Blocks for WordPress and React Developers. On kosztuje jakieś śmieszne pieniądze w porównaniu z tym, ile tutaj jest wiedzy zawartej. Naprawdę ten kurs jest bardzo bogaty w treść, mnóstwo ma informacji na temat tego, jak tworzyć różne rzeczy, właśnie jak tworzyć, czy najpierw zaczynamy od jakiegoś prostego bloku, później bardziej taki skomplikowany właśnie ten blok z wykorzystaniem tych inner blocks. Mamy też trochę o Reduxie, tak, Gutenbergu. Mamy też trochę informacji na temat tego, jak w ogóle korzystać z Reacta, tak, w Gutenbergu, ponieważ tutaj no WordPress tam implementuje tego Reacta, jeszcze ma na tym jakąś tam swoją nakładkę, więc naprawdę no jest to świetny kurs. Jest to świetny kurs. Ja mam dosyć duże opory przeważnie przed kursami z Udemy, bo tutaj różne osoby mogą różne rzeczy dodawać, ale ten kurs jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście tutaj no on jest raczej, jak on tutaj sam twierdzi, że to jest for React Developers, tak, ale no możemy, ja tutaj z Reacta znałam jakieś tam zupełne podstawy, najpierw sobie coś tam pooglądałam na temat Reacta, o komponentach, o stanie aplikacji i tak dalej i potem już z tym kursem byłam w stanie ruszyć z tymi pierwszymi blokami, no ale oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i tutaj na tym to się nie kończy. React jest niezbędny do tego, trzeba się tego po prostu nauczyć, to no tego się nie ucieknie, szczególnie, że ostatnio sprzed tygodnia informacja, także Frontity to jest, zresztą tutaj mamy napisane, Open Source Framework for Building WordPress Themes with React. Tak, to w zasadzie nawet nie jest motyw z Reactem, tylko to jest headless WordPress, który jest oparty o Reacta. I to jest taki framework, który jest dedykowany WordPressowi do tego, żeby właśnie tworzyć headless aplikacje oparte o Reacta. I on dostał funding, z czego Automatic zainwestował 22%. Automatic to jest firma, która stoi za WordPressem i stoi za decyzją o wdrożeniu Gutenberga. No widać jednoznacznie tak, że React jest przyszłością WordPressa. Od tego się nie ucieknie. To trzeba iść po prostu, jeżeli chce się jeszcze przez lata mieć w tym pracę i się rozwijać. Polecam Wam jeszcze na koniec tą prezentację z WP Block Talk. Znaczy ja w ogóle polecam Wam cały ten WP Block Talk, który się odbył niedawno. Tutaj na WordPress TV znajdziemy wszystkie nagrania. Są naprawdę niezłe, są bardzo dobrej jakości i dużo można się dowiedzieć z nich. Ale jeżeli interesuje Was, jak w motywie można wdrożyć Gutenberga, to tutaj ta pierwsza prelekcja Billa Ericksona, która tam trwa 10 minut. Z niej naprawdę dosyć sporo też. Ona się różni od tego, on w inny sposób troszkę to wdrożył niż ja, ponieważ tam bardziej korzysta z natywnego bloku grupa oraz innych natywnych bloków, z których po prostu tworzy layouty oraz z bloków ACF-a. Natomiast ja trochę wybrałam inną drogę, natomiast też to jest bardzo fajne źródło informacji na temat tego edytora blokowego. No w zasadzie tutaj ja tylko dzisiaj tak liznęłam, to widzę, że już jest 40. Uff. Szybko zleciało te 30 minut, prawda? Znaczy 54.
Żartuję sobie oczywiście, jestem bardzo wdzięczny Magdzie za to, że poświęciła strasznie dużo czasu, żeby tą prezentację przygotować, ale zanim się rozwinę, przypominam, że teraz jest ten czas, aby zadawać jej pytania. Jest dostępna na czacie, gdzieś tu, więc pytajcie. Magdeo, wszystko opowiem wam, a na pewno zna się na Gutenbergu jak mało kto, szczególnie jak widzicie od tej praktycznej strony wdrożeniowej, więc teraz jest ten moment, żeby spytać Magdę. Magdę, której dziękuję serdecznie raz jeszcze za to, że zgodziła się przyjąć zaproszenie na WordUp. Kalisz online nagrała tą prezentację, jak widzieliście, w całkiem dobrej jakości i widać, że wymagało to od niej sporo pracy. Powiedziała mi też, mogę to zdradzić, zapewne się nie obrazi, że tak naprawdę dotknęła dopiero wierzchołka góry lodowej i gdyby miała więcej czasu, to nagrałaby to jeszcze obszerniej. Kto wie, może zrobimy kiedyś special edition by Magda Paciorek, why not? Bardzo chętnie. Z naszej strony Magda, ukłony, dzięki wielkie. Wierzę, że kiedyś spotkamy się w końcu w Kaliszu w lepszych czasach i offline. Zresztą wszystkich prelegentów dzisiejszych zapraszamy do Kalisza, bo to, że wystąpiliście dla nas online, nie znaczy, że droga jest zamknięta, wręcz przeciwnie, drzwi są otwarte, czekamy na was w lepszych czasach i mamy nadzieję, że zrobimy reedycję online, tym razem zupełnie offline. No, zadawajcie komentarze, co ja mówię, zadawajcie pytania. Pytania zadawajcie, zostało jeszcze parę minut, Magda tam jest. Wasze zdrowie. Jest bezalkoholowy cytr, zupełnie. Jasność. Mam tu też takie ustrojstwa. Zacząłem się trochę bawić wideo, co widać, tak? Więc jestem tutaj więcej sprzętu niż talentu. No ale co zrobisz? Nic. Tak trzeba. Czasami. Jeżeli wy byście chcieli w ogóle wystąpić na WordUpie w Kaliszu, to polecamy się. Czekamy na was. Mamy nadzieję, że będziecie chcieli opowiedzieć, podzielić się swoją wiedzą z naszymi uczestnikami. Troszkę ich jest, jak widzicie, obecnie. Na nasze spotkania przychodzą zawsze zainteresowane osoby, więc to jest fajny sposób, żeby zwiększyć swoją rozpoznawalność i poczuć się, jak to jest, przekazywać trochę wiedzy, oswoić się z tłumem, ze sceną, bo sam doskonale wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Można wiedzieć, o czym się mówi, stanąć przed grupką osób i zapomnieć języka w gardle. Tak to jest, niestety. Coraz bardziej oduczamy się tej takiej naturalnej umiejętności, jak rozmowa z inną osobą. Więc trzeba to ćwiczyć. A jeżeli chcecie to poćwiczyć, no to WordUp Kalisz jest najlepszym sposobem na to, bo to jest fantastyczna atmosfera i to bez sensu, że to mówię ja. Powinienem się teoretycznie trochę pochylić, a nie chwalić tym, co jest, ale wiem, że tak jest, więc nie ma co ukrywać. To nie za sprawą mojej osoby tylko, czy kogokolwiek z organizatorów WordUp Kalisz, ale za sprawą ludzi, którzy tam przychodzą. Udaje nam się ściągnąć naprawdę super prelegentów z całej Polski i to oni tworzą ten klimat, a nie my. Jesteśmy im za to wdzięczni, ale też zdajemy sobie sprawę, jakie to jest poświęcenie. No dość powiedzieć, słuchajcie, że nagranie takiej prezentacji to nie jest 5 minut. Ktoś musiał poświęcić ten czas, mógł w tym czasie zarabiać pieniądze, mógł w tym czasie być z rodziną, mógł w tym czasie uprawiać swoje hobby, a wybrał zrobienie prezentacji dla nas, po to, żebyśmy mogli ją obejrzeć teraz. Co właśnie czynimy, co jest fantastyczne i ludzie tą wiedzą się dzielą non stop. Ja też staram się tą wiedzą troszkę dzielić, jeżdżę po różnych WordUpach i tego typu wydarzeniach i dzięki temu potem mogę skorzystać z prawa rewizyty i zapraszam takich ludzi, o których w Kaliszu byłoby ciężko i choć dzisiaj jest edycja online, to
przy offline'owych wydarzeniach. To są naprawdę tuzy swoich branż i ja jestem im wdzięczny. Dwa razy powiedziałem wdzięczny tego wieczoru. Jak ktoś policzył, to naklejka WordUp albo WordCamp albo WordPress. Mamy parę oryginalnych w nagrodę. Kto policzy, ile razy powiedziałem dzisiaj, jestem wdzięczny. Brzmi jak kaznodzieja normalnie w USA. Strach się bać. Następna prezentacja. Tym razem temat, który jest bardzo ważny i ja się z nim spotkałem także w swojej pracy zawodowej, mianowicie dostępność. Napisał do mnie Norbert Niedojadło, to jest człowiek, który miał fajną prezentację na WordCamp Łodzi na ten temat właśnie. Super facet, super gość i chciałby się z nami podzielić wiedzą na temat WCAG. On to mówi po angielskiemu, więc będzie lepszy w tym temacie, jeżeli chodzi o ten akronim. To jest gościu, który robi naprawdę dużo rzeczy i ja jestem mu wdzięczny, że zgodził się poświęcić swój czas i nagrać to w majówkę dla nas ten temat. A temat jest niezwykle ważny i temat jest na czasie, bo nie wiem, czy wiecie, ale od kilku miesięcy obowiązuje nowa wersja ustawy o dostępności dokumentów elektronicznych. Link znajdziecie w komentarzach na YouTubie na dole. I jeżeli macie wśród swoich klientów instytucje publiczne, szeroko rozumiane, to ta ustawa ich dotyczy. I jest bardzo dużo obostrzeń, bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o sposób postrzegania dostępności treści na witrynach internetowych. I ja bardzo polecam, żeby się zainteresować tym tematem. Jeżeli będziecie mieli po prezentacji pytania do Norberta, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, więc warto tą prezentację obejrzeć. Prezentacja jest o WCAG, podstawy, z czym to się je, co to jest, jak to wdrażać i dlaczego należy zwrócić na to uwagę. Trzeba ją obejrzeć, bo to jest najczęściej taki kubeł zimnej wody przy większości konferencji, na których bywam. Ten temat się pojawia i wszyscy niby o nim słyszeli, niby wiedzą, ale nikt go nie stosuje w praktyce. A teraz zostało to usankcjonowane prawnie. Właściwie nie teraz, bo to już miało miejsce wcześniej, ale teraz pojawiły się kary pieniężne. A? Ciekawe, nie? No właśnie. I kilka innych ciekawych spraw i kilka innych bardzo ważnych zmian w ustawie. Ale nie będę przedłużał. Myślę, że Norbert opowie o tej technologii zdecydowanie lepiej niż ja, więc cóż mi pozostaje? No, trzeba oddać mu głos. Sama prezentacja trwa 35 minut i będzie dostępna online dzięki Norbertowi. Zgodził się na to, więc ta wiedza zostaje tutaj z nami na kanale, jeżeli macie ochotę sprawdzić sobie coś dokładniej później, to zapraszamy. Wideo z tej prezentacji na pewno będzie dostępne w sieci, więc cóż mi pozostaje? Norbert, publika jest twoja.
Dzień dobry, nazywam się Ruben Drewo. Chciałbym się opowiedzieć kilka słów o WCH-u. Czym jest WCH? Czy warto go wdrażać na swojej stronie? Oraz jak poprawnie wdrożyć go na swoją stronę? WCH jest niczym innym jak dostosowaniem tak naprawdę kontentu do strony internetowej dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. I tutaj chodzi o nie tylko bezpośrednio, bo większość osób myśli, że chodzi głównie o osoby, które mają dysfunkcję wzroku bądź słuchu. Natomiast niekoniecznie chodzi o tylko i wyłącznie te dysfunkcje. Za chwilę Wam Państwu z miłą chęcią opowiem. Pozwólcie, że nie jak większość YouTuberów będę w małym górnym okienku pokazując Wam swoją prezentację, ale będę na dole tego okienku dlatego, żeby pokazać Wam całą treść. Po prostu moje okienko nie przysłaniało Wam treści prezentacji. Dobrze, więc przechodzimy do prezentacji. O, mam nadzieję, że widzimy. No właśnie, czym jest WCH i po co wdrażać go na stronę? Czy w ogóle warto wdrażać go na stronę? Moim zdaniem, w moim przekonaniu, WCH zaczyna pojawiać się w naszym otoczeniu, w naszym społeczeństwie, na stronach internetowych naszych, bądź też instytucji. Często, gęsto, powinny pojawiać się funkcje WCH-a na stronie instytucji, instytucjonalnych. Natomiast, no, czym tak właściwie w zasadzie jest? WCA, czyli Web Content Accessibility Alliance, czyli dostosowanie treści, widoczności tej treści dla osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. No i teraz sobie tutaj przejdziemy do dalszych informacji. WCH już dla samej przeglądarki, jak i też dla Google, a nie tylko robotów indeksujących, mówią o tym, że Chrome strona jest dostosowana do osób niepełnosprawnych, czyli daje to naprawdę nam już na wstępie, daje nam plus. Często jest oczywiście poprawnie wprowadzony, tak? Bo jest to oczywiście bardzo ważna informacja dla przeglądarek, dla sposobu działania sieci. No i teraz wydawałoby nam się, że odsetek ludzi niepełnosprawnych jest dość mały, bo przecież gdzieś tam widzimy takie osoby, to szczególnie niepełnosprawne ruchowo, ponieważ niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku tudzież słuchu. No, często te osoby są nierozpoznawane, nie jesteśmy w stanie ich jak gdyby zobaczyć. Teraz wbrew pozorom według tutaj informacji z Uniwersytetu w Cambridge mówi się o tym, że 1/8, a nawet 1/10 populacji na świecie jest niepełnosprawna. Czyli oczywiście nie wszystkie te osoby mają dostęp do internetu, wiadomo, do komputera, często są to osoby
starsi w podeszłym wieku, niepełnosprawne z przyczyn wypadku, nie mogąc się komunikować w żaden sposób ze światem zewnętrznym poprzez internet, ale są to osoby, które też są jakimiś jednostkami wśród tej całej populacji osób niepełnosprawnych. Więc zakładając tylko wariant optymistyczny, że 1/10 z tych osób mogą być naszymi klientami, partnerami do rozmów, czyli użytkownikami po prostu naszej strony internetowej, to daje nam już kilkadziesiąt milionów użytkowników. Czyli tak naprawdę kilkadziesiąt milionów użytkowników tobie, drogi użytkowniku, który nie masz na swoim blogu wprowadzonych leży podstawowych funkcji WCH, po prostu może się o twoim blogu nie dowiedzieć. Ale o tym za chwilę, ponieważ po co tu jestem i chciałbym wam pokazać, jak bardzo prosty sposób na naszych kochanych WordPressach możemy wprowadzić tutaj WCH i jego zastosowanie. Teraz pytanie. Nieodwieczne pytanie. Kto to naprawdę musi wdrożyć WCH? No, okazuje się, że muszą je wdrożyć przynajmniej w wersji 2.0, bo pamiętajmy, że mamy już wersję 2.1, o czym zaraz wam opowiem, czym się różni wersja 2.0 i wersja 2.1, ale już jest bardzo dużą ilością bardzo ważnych rzeczy za chwilę. Okazuje się, że to naprawdę od 2012 roku WCH uzyskał status międzynarodowej normy ISO. Czyli tak naprawdę stał się ważnym elementem w obsłudze i zakończymy sobie petentów na stronach instytucjonalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2015 roku wszystkie instytucje publiczne w naszym kraju, w Polsce, mają obowiązek mieć dostosowane przynajmniej w wersji 2.0 do WCH na swoich instytucjonalnych stronach. Oczywiście instytucje to mam na myśli, wszystkiego typu urzędy, szpitale, policje, sądy, organizacje, przede wszystkim wszystkie fundacje, które posiadają stowarzyszenia, które posiadają UPP, czyli tak zwane organizacje pożytku publicznego, również muszą tą procedurę WCH-a na swoich stronach, często stronach zwykle informacyjnych, które nie chodzi o to, że oni mają takie portale, po prostu często na swoich stronach informacyjnych mają już obowiązek WCH-a wprowadzić. Co jeszcze? No niestety bardzo rozczarowującym wynikiem tej procedury wdrażania WCH okazało się, że w 2018 roku, a już na dzień dzisiejszy mam na was informację na 2019 rok, do bodajże sierpnia, tak? Do końca sierpnia mamy tutaj
informacje odnośnie tego, iż 60% tylko 60% instytucji w Polsce wprowadziło podstawowe funkcjonalności, czyli jakby zmienić version 2.0 na swoich stronach instytucjonalnych. Niestety, gdzie jest te pozostałe 40%, tego nikt nie wie. Niestety często, gęsto instytucje, mogę na myśli takie mniejsze, w postaci PCPR i tym podobne, mniejsze powiatowe instytucje, które stricte zajmują się obsługą patentów niepełnosprawnych, no niestety nie mają nawet podstawowej funkcjonalności DBSH, co jest oczywiście no, bardzo przykre, tak? Ponieważ no, naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, a powinny te fundacje zacząć od początku, tak? Dobrze. Przechodzimy dalej sobie. No właśnie. Czyli jak to ugryźć? Od czego w ogóle zacząć? Czy mogę zrobić to na swojej stronie? Czy muszę ją przebudować? Czy mogę zrobić ją od samego początku? No, niestety na starszych stronach internetowych trzeba prowadzić sporo zastosowań, zmian zastosowań właśnie tutaj divów i tym podobne funkcjonalności, żeby prawidłowo wprowadzić Davis Angel. Niestety, bo niestety, większość gotowych template'ów jest zrobiona tak dość pobieżnie, dlatego niestety mamy możliwość często dopracowania ich do właśnie norm takich, które będą pozwalały nam w miarę łatwo na zastosowanie tej właśnie wprowadzenie funkcjonalności WCH. Jak to działa? Przede wszystkim najważniejszym chyba elementem na każdej stronie, tej stronie, to jest tutaj zachowanie, jak to nazywam zawsze, strategii nagłówków, przy odpowiedniej kolejności tej autów, tak? Czyli zwykle H1 od H1 tam powiedzmy do H4. Kolejnym elementem dość istotnym jest zastosowanie divów, aczkolwiek no tutaj już większość, myślę, że do 90% szablonów korzystał z divów i nikt nie pamiętał tych serycznych zastosowań tabel jeszcze w HTML dwójce, tak? Kolejnym ważnym elementem jest zastosowanie etykiet. No tutaj jak gdyby każdy wie o co chodzi, każdy deweloper, który wam to będzie wprowadzał, doskonale będzie wiedział o co chodzi. No i jednym z ważniejszych elementów, jest stworzenie chociażby innego menu przy pomocy listów. O tym dlaczego
Powiem wam za chwilkę rodzajem właśnie różnicą między WCAG 2.0 a WCAG 2.1. Dobrze, przechodzimy sobie już do kolejnego slajdu. Mamy dwa rodzaje tak naprawdę znaczników, tak? Tutaj przynajmniej dwa rodzaje znaczników. Znaczniki formatujące. No, ich i raczej nie powinniśmy używać na bezpośrednio na stronę. Powinniśmy sobie je użyć w podstawowym kodzie po stronie CSS, prawda? No jak gdy używamy, to naprawdę pamiętajmy o tym, żeby kwestie zabordowania móc pozamykać te znaczniki. No często gęsto gdzieś tam widuje się te znaczniki, one są otwarte, a nie zamknięte. Albo drugą stronę. No i to niestety w podstawowej wersji dostosowań WCAG-a, jakim jest WCAG-2.0, po prostu nie przejdzie. Po prostu to niestety nie przejdzie. Także dbajmy o znaczniki formatujące. Starajmy się nie używać ich na wykluczeniu oraz formatować je po stronie CSS. No i drugim typem znaczników, jakie powinniśmy omówić i wyróżnić, to znaczniki semantyczne, które już wcześniej wspomniałem. Czyli nagłówki, jak mówiłem wcześniej. H1 jak się okazuje, stosujemy je nie tylko do poprawnego wyświetlania ich w przeglądarkach i zaznaczania treści SEO na wyszukiwarkach, ale także właśnie do WCAG-a, którym tutaj dzisiaj się zajmujemy. Wyróżnienia strąg, tak, to też tym wszystkim deweloperom na pewno znamy. No czy właśnie etykiety, które wcześniej już też wspomniałem. Tak naprawdę to, o czym tutaj wspominam, jako że czasu niewiele, to mamy to, o czym tutaj wspomniałem, jest naprawdę warstwą informacji tego, jakie powinniśmy zawrzeć i rozpocząć. Ponieważ to są podstawy, które są niezbędne do wprowadzenia prawidłowo WCAG 2.0. No i też tak jak i niezbędne do rozwinięcia, czyli do wersji 2.1 do WCAG, tak? O czym warto pamiętać jeszcze? O tym, że na przykład nie wszystkie znaczniki tak samo są wyświetlane w różnych przeglądarkach. Przykładem jest słynny znacznik akronomii. W Google, w Chrome jest wyświetlony jako linia podkreślenie jako linia przerywana, Firefox jest linią wykropkowaną, tak? Więc jak gdyby tutaj jest to dość istotny element.
To jest naprawdę pierwszy przykład, który tutaj mogę wam przedstawić i sami możecie sobie zobaczyć. Oczywiście nam najważniejsza funkcjonalność z wersji 2.0 WCAge'a mamy wprowadzone, czyli podstawy podstaw masło maślane, pomniejszanie tekstu, wysoki kontrast, bardzo istotny element dla osób niedowidzących, negatyw, z tego sam czasami korzystam, powiem wam szczerze, pracując pod światło słoneczne, tudzież będąc na wolnym powietrzu, gdzie jest bardzo jasne jest otoczenie. Nawet jak mam możliwość, gdzieś na stronie jest możliwość korzystania z negatywu, z funkcji negatywu, bądź właśnie kolejnej funkcji, jaką jest wyostrzenie kolorów, to czasami zdarza mi się przy dużej ilości tekstu w takich warunkach sporadycznie, ale rzeczywiście korzystać. No niestety wzrok już nie ten sam, lata lecą, a po 18-letniej pracy przy komputerze, bo niestety wzrok już nie jest ten sam. No i drugim przykładem, jaki mamy, to jest przykład bloga. Chyba tego bloga znaje pani adwokat Magdalena Koro. Blog, jak blog, wskazujący informacje z życia prywatnego danej osoby. No przejrzysty, czytelny, z dość dużą informacją, z dużą ilością treści na stronie. Działający, nie jako ciekawostkę, bardzo ważny element z optymalizacji SEO tego bloga. Otóż, jak widzicie, kochani, słynny Vitamatics po przeskanowaniu tejże strony, a naprawdę różnica między włączeniem a wyłączeniem tej wtyczki to jest mniej więcej jeden litr. Więc naprawdę warto nawet na tak prostych stronach warto sobie zobaczyć i przetestować to, żeby po prostu siebie mieć, bo to jak widzicie jest w formie małego znaczka z prawej strony. Musimy sobie wysyłać te strony czy z prawej czy z lewej. No i możemy sobie tutaj tą funkcjonalność wprowadzić. Ona naprawdę nie jaźni w oczy, nie jest jakoś uciążliwa, męcząca i tym podobnie. A jak widać, przy tym też nie obciąża naszej strony po prostu, tak? No i moi drodzy, mamy około 25 minut już mojego skromnego tutaj wykładziku na temat WCAge'a i o tym, czy warto, czy nie warto. Czas podsumowania, chyba wydaje się czasem być do podsumowania. No moi drodzy, czy warto? Moim zdaniem dużo zależy od tego, co chcesz, co i komu chcesz przekazać, czyli kto jest twoim targetem. Pamiętaj o tym, że wśród osób starszych, jeżeli twój target są osoby starsze, częściej będzie mile widziane dostosowanie strony WCAge do osób młodszych.
Natomiast osoby młodsze również zdarzają się, że są, zdarza się, że są osobami niepełnosprawnymi i też warto mieć to na uwadze. Rozmawiałem kiedyś z chłopakiem, który prowadzi dość duży portalik blogowo, tak informacyjny, również z działem trochę zabawy, głównie portalik o wiarach. No i zapytałem się, czy by nie chciał, czy czemu nie ma leżonego i tak dalej. Oczywiście ta odpowiedź była bardzo taka szybka i chyba bezmyślna. To nie jego target. No więc mówię, dobrze, zrób kiedy. Jeżeli 10 osób powie ci, że warto dojść do wysiedzenia, czy nie może, tego ci zrobię. Słuchajcie, na odpowiedzi bodajże 90 odpowiedzi w ankiecie 22 osób podały informację, że warto bądź że warto mieć bądź warto tym pomyśleć, żeby to wdrożyć. I zaskoczenie było ogromne, ogromne, bo nie spodziewał się tego, że target młodych już osób gdzieś też jest otwarty i wie, że są osoby z takimi potrzebami. No śmiele to było doświadczenie, nie powiem. Teraz też jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że dość śmiesznym wydarzeniem pod koniec zeszłego roku, wydarzenie listopad, grudzień, było wydarzenie podnośnie pewnego pana ze Stanów Zjednoczonych, bodajże z stanu Colorado, który pozwał jeden z największych chyba serwisów erotycznych z filmami dla dorosłych, pozwał ów serwis, ów stronę. Pan miał niedowład słuchu i pozwał w serwis za brak transkrypcji tekstowej na filmach. No, tutaj powiem wam, że uczucia mam mieszane, aczkolwiek cieszy mnie to, że w tego rodzaju filmach jeszcze ludzie w tych czasach szukają jakiejś fabuły i zrozumienia tego, czym jest film. Natomiast rzeczywiście ów portal nie wiem, czy już wdrożył, czy jeszcze nie wdrożył. Oczywiście nie we filmach, ale na swojej stronie jest to zdecydowanie jest były przeprosiny oficjalne, cudowne. Są oczywiście poszły po stronie tego pana. Dzisiaj był jakaś forma przeprosin. No i chyba właśnie wprowadzenie do samej strony, oczywiście do samej strony zastosowania W. Jak widzicie, nawet w takich przypadkach również tak gdzieś tam powinien być zachowany i wypośrodkowanie tego, czy warto, czy nie warto, powinno gdzieś się znaleźć w każdym. No, dla mnie generalnie uważam, że nie bardziej warto i powinniśmy tego typu zastosowania wdrożyć w większości swoich stron internetu. No i teraz o czym warto pamiętać? Wiadomo, no, trzeba pamiętać, w dzisiejszych czasach chyba już trzeba tego umieć, aczkolwiek ja mówię na swoich lekcjach, ponieważ no, jest to, żeby ta spójność była zachowana, no to musimy pamiętać, że to są składni potemy. O tym, że HTML na stronie
poprawiają ustawione właśnie odcinki semantyczne i tak dalej. Mówią nam o tym, pomagają dzieciom bądź nazywaniu w ogóle Dawid Sejdzian, no do pewnego niewyświetlenia, czyli właśnie wchodzenia kontaktu, powiększenia, pomniejszenia czcionki i tak dalej. I tak dalej. No i moi drodzy, chodzi o ważną rzeczą. Którą przemilczałem całą prawie te lekcje, ale które na początku wam o tym wspomniałem. To jest to, że od początku myślimy, różnica między dawy zjeżdżem i 2.0 i 2.1 polega na tym, że 2.0 ma w sobie tylko i wyłącznie treści czy punkt wizualizacyjny, czyli właśnie pomieszanie treści, pomieszanie kontekst i tak dalej. Natomiast WCA czy wersji 2.1 ma również w sobie odsłuch głosowy, czyli czytanie tekstu przekładanego na mowę. No i tutaj bardzo ważne momenty jest to, żebyśmy treści, które chcemy przekazać, przekazywali w możliwie prosty sposób, żeby to nie były zdania dwóch, trzyskładniowe, żeby one nie były jakoś duże, żeby słowa, które używamy na stronie, nie były jakimiś słowami gdzieś tam skomplikowanymi, tudzież pochodnymi na przykład języka angielskiego, co bardzo często gęsto jest też stosowane. Ten dzień ma warto pamiętać o tym, że niepełnosprawności to nie tylko osoby niepełnosprawne poruszające się w waszych stronach z dostosowaniem do dawy zjęcia, to nie tylko są osoby niewidome bądź niesłyszące, czyli niedowidzące bądź niesłyszące, ale też osoby na przykład tak jak ja, z ograniczeniami funkcji ruchowych. Na przykład często jest trudno pisać na komputerze, więc często przez telefon. Czyli za nie wiem, że powinien być ładny dawy zjeżdżę, to oczywiście się do telefonu. Mało tego, wszelkiego typu paginacje na stronie, na przykład postów, powinniśmy wprowadzać z możliwością używania skrótów klawiaturowych, takich właśnie jak, wiemy, scenariowo sprowadzone skierowanie, ale też na przykład wstecz bądź do przodu wspomnianych wcześniej w paginacjach stron. Bardzo fajna funkcja, często z niej używam, często z niej korzystam. Warto pamiętać również o tego typu rzeczy. Moi drodzy, czas i tak już chyba przekroczyłem. Tak jest. Przekroczyłem 30 minut, miałem opowiedzieć wam o całej tej całym dobrodziejstwie związanym z wprowadzeniem Dawy Sejdża. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, bardzo chętnie odpowiem. Miałem swoje oczywiście wiedzy i kompetencje, bo też nie jestem jakąś albo mojego tak wszystko, nie? Więc jeżeli mogę, to odpowiem. Jeżeli mogę odpowiedzieć, odpowiem. Jeżeli mogę pomóc, również pomogę i pokażę, jak to mogę zrobić na naszych kochanych WordPressach. Swoje strony chciałem bardzo podziękować za możliwość tej projekcji w tych niecodziennych warunkach domowych i projekcji chyba jednej z pierwszych moich online takich typowych. Co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję organizatorom, dziękuję wam za to, że chcieliście wysłuchać i zapraszam do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo. No i co? Mądrzej się o wiedzę? A? Poczytajcie ustawę, naprawdę warto. Ale zanim, pamiętajcie, 10 minut przerwy. Teraz jest czas, żeby zadawać Norbertowi pytania na czacie. Gdzieś tu. Więc jest tam dla Was dostępny. Pytajcie go wszystko, jeżeli chcecie porozmawiać o ustawie, o samych kwestiach prawnych, to ja też będę mógł pomóc, więc dajcie znać. Chętnie podeślę parę linków, zresztą postaram się link do tej ustawy wrzucić tutaj gdzieś w komentarzu. Więc raz jeszcze, Norbert, serdecznie Ci dziękuję, że pomimo majówki, pomimo jakichś tam problemów technicznych udało Ci się doprowadzić temat do końca i podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. To super, że jesteś prelegentem i że masz taką misję, bo wiemy, że temat nie jest ani chodliwy, ani na czasie, choć teraz szczególnie jest. Ale jednak ludzie traktują po omacku zagadnienia dostępności treści na witrynach internetowych i fajnie, że to się powolutku zmienia. No, więc co? Przerwa. Pytajcie Norberta. Na mnie nie patrzcie, Norberta pytajcie. Strasznie frustrujące. Wiecie, że tak siedzę i mówię do tego szkiełka, nikt mi nie odpowiada. A ja jestem przyzwyczajony, że Word Up to są ludzie. Społeczność. Tutaj poznałem super osoby, fajnych znajomych i ludzi, do których mogę w każdej chwili zwrócić się z pomocą techniczną, jeżeli czegoś nie wiem. I to jest rodzaj spotkania. I ten dzisiejszy eksperyment, bo tak to należy traktować online. Mimo że internet jest tak naprawdę naszym środowiskiem pracy, to nie jest to. Ja jednak wolę spotkać się z każdym z Was, usiąść, porozmawiać, przebić piątkę i wymienić się wiedzą albo doświadczeniem, albo żartem. To jest Word Up i dlatego ja się zakochałem w tej społeczności. Od wielu, wielu lat staram się być aktywnym jej członkiem. Ale mam nadzieję, że to wróci szybciej. Oczywiście zdrowie jest najważniejsze i należy się stosować do wszelkiego rodzaju obostrzeń, ale czekam na World Up Kalisz offline, kiedy wrócimy z pełną mocą i będziemy mogli tworzyć społeczność i wymieniać się doświadczeniami w normalnych warunkach, bo szkiełko jest super fajne, mogę 15 razy powiedzieć to samo, a jak powiem coś źle, to powtórzyć, żeby za 16 razem wyszło, o właśnie, to był błąd. Powtarzamy? Nie, zostawimy. Ideały są nudne, jak powiedziała Marilyn Monroe. No. Oh.
Społeczność jest najważniejsza. Poszukajcie lokalnego wordupa wokół siebie. Zapewne jesteście z wielu różnych miejsc w Polsce. Poszukajcie, jest tych wordupów w Polsce chyba już ponad 13, jeżeli dobrze pamiętam. To się zmienia, więc nie chcę tu nikogo wprowadzać w błąd, ale warto znaleźć swoją lokalizację, zaangażować się, przyjść, a potem zaangażować się w jej życie, bo to super sprawa. Zmienia bardzo dużo. Ja się nauczyłem prezentacji publicznych dzięki temu. Bardzo wiele mi to dało. Przychodziłem 10-11 lat temu do tej społeczności, to siedziałem na krześle i starałem się zrobić wszystko, żeby nikt mnie nie zauważył. A teraz gadam do was jak najęty od dłuższego czasu. Właściwie do tego szkiełka, jak powiedziałem. No i mimo wszystko sprawia mi to jakąś przyjemność, bo mam świadomość, że ktoś tam po drugiej stronie siedzi i być może zareaguje, może się uśmiechnie, może napisze zgryźliwy komentarz. I don't care. Ważne, żeby były jakieś emocje. Się zrobiło emocjonalnie, prawda? No to czas na jeszcze jedną prezentację. Tym razem Maciek Kuchnik. Maćka pierwszy raz widziałem chyba na pierwszej edycji World Campu w Poznaniu. No to będzie to za 10 lat temu. Już prawie. Ja tam pomagałem Ludwikowi, pomagać Ludwikowi przy organizacji, gdzieś tam przy jakichś rzeczach technicznych. A Maciek miał prezentację. Nie pamiętam dokładnie o czym było, ale to było coś związane z Bochnią. Nie wiem, Maciek najwyżej poprawi mnie, jeżeli wprowadziłem teraz kogoś w błąd. I faktycznie Maciek od wielu, wielu lat jest częścią społeczności, prowadzi WordUp na Śląsku. Od roku czasu prowadzi swój blog, niedawno odpalił swój podcast, gdzie dzieli się swoją wiedzą i tym razem wpadł do Kalisza, żeby też tą wiedzą się podzielić. I mam nadzieję, że zrobi to ciekawie, bo temat ma naprawdę fajny. Jak migrować WordPressem bez wtyczek. Bez wtyczek, rozumiecie? Da się coś zrobić bez wtyczki. Haha, fantastycznie. Super. Ponieważ jest to ostatnia prezentacja, to nie ma znaczenia, ile ona będzie trwała. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca. Prezentacja oczywiście będzie dostępna online. Zostaje u nas na kanale. Za co serdecznie dziękuję Maćkowi, że zgodził się na to. Więc subskrybujcie kanał WordUp Kalisz. I zapraszam na prezentację. Maciek, dajesz.
Cześć, nazywam się Maciej Kuchnik i na co dzień robię WordPressy. Oprócz tego, że zajmuję się wtyczkami, motywami czy wdrożeniami WordPressa, nagrywam również podcast Rób WordPressa oraz dzielę się swoją wiedzą na maciejkuchnik.pl. W dzisiejszej prezentacji chcę przybliżyć Ci temat, który dosyć często jest spotykany przy pracy z WordPressem, to znaczy migrację WordPressa między serwerami. Jak wiadomo, bardzo często zdarza się, że musimy przenieść WordPressa albo między dwoma serwerami, albo na przykład mamy sytuację tego typu, że robimy klientowi stronę, ta strona pracuje na jakimś testowym hostingu, na testowym adresie, a potem musimy po prostu przenieść to już na ten adres docelowy, tam gdzie strona będzie umieszczona już na stałe. W tej prezentacji celowo nie poruszam w ogóle tematu takiego jak wtyczki pomagające przenosić strony między serwerami, ponieważ z doświadczenia widzę, że te wtyczki często powodują więcej problemów, więcej błędów niż dają korzyści, które tak naprawdę nie są zbyt wielkie, bo te migracje WordPressa i przenoszenie WordPressów między serwerami to wcale nie jest taki trudny temat. Jeśli chodzi o WordPressa, to składa się on z takich, można powiedzieć, dwóch komponentów, to znaczy pliki i baza danych. W bazie danych oczywiście są zawarte wszelkie informacje dotyczące treści, użytkowników, konfiguracji WordPressa i tego typu rzeczy. Natomiast pliki składają się częściowo z takich plików źródłowych, plików samego WordPressa, wtyczek, motywów, jak i również takich plików, które ładujemy do swojego WordPressa podczas pracy z nim, czyli generalnie wszelkie jakieś multimedia, zdjęcia, wideo, dźwięki, dokumenty. Wszystko to, co wrzucamy do treści stron bądź wpisów, to ląduje na dysku naszego serwera i jest trzymane w katalogu WordPressa. Żeby przenieść w ogóle takiego WordPressa z jednego serwera na drugi, no to temat jest dosyć prosty, bo wystarczy tak naprawdę zrobić dwie rzeczy. Wystarczy przenieść pliki, czyli zgrywamy sobie z serwera wszystkie pliki i druga rzecz, czyli baza danych. Musimy wyeksportować sobie bazę danych, przerzucić ją na nowy serwer, na ten serwer docelowy i w zasadzie to jest wszystko, co nas czeka, jeśli chodzi o migrację między jednym a drugim serwerem. Metod przenoszenia tych plików mamy co najmniej kilka. Najprostsza opcja to jest po prostu przerzucenie tego za pomocą klienta FTP i to macie dostępne praktycznie na każdym hostingu. Łączycie się do swojego serwera za pomocą klienta FTP, zgrywacie sobie wszystkie pliki z tego serwera, z katalogu waszego WordPressa. Macie w tym momencie te pliki u siebie na komputerze. Potrzebujecie jeszcze tej drugiej części, czyli bazy danych, więc eksportujecie sobie gdzieś przez jakiś panel webowy, panel hostingu, pobieracie sobie taką bazę na dysk i macie już tą stronę u siebie. No to teraz, jeśli zgraliśmy sobie to już z internetu, z serwera, no to pozostaje jeszcze ta druga część, czyli wgranie tego na nowy serwer. I tu procedura jest niemal taka sama, bo po prostu bierzemy sobie takiego WordPressa, pliki przerzucamy za pomocą klienta FTP na ten serwer docelowy, bazę danych zwykle też możemy zaimportować w panelu hostingu i mamy WordPressa przeniesionego. Wada tej metody niestety jest taka, że przy jakichś większych stronach taka migracja, takie przeniesienie WordPressa może zająć sporo czasu, bo zarówno sam protokół FTP nie jest zbyt wydajny i przerzucanie na przykład dużej ilości małych plików, a to też charakteryzuje WordPressa, że tych plików jest sporo, ale one są dosyć małych rozmiarów, będzie trwało bardzo długo. I tutaj no, musimy tą procedurę wykonać jakby dwa razy, bo najpierw musimy zgrać sobie te pliki z serwera na nasz komputer, na nasz dysk i potem te same pliki musimy wysłać w świat na nasz serwer docelowy. Z bazą danych tu jest już mniejszy problem, bo zwykle ta baza danych nie ma jakiejś tam bardzo dużej objętości, więc możemy sobie spokojnie zgrać taką bazę do siebie na dysk i wrzucić ją również przez przeglądarkę i to będzie nam działało. Zaleta tej metody jest taka, że nawet jeśli mamy jakiś duży serwis, to nie dotyczą nas ograniczenia, które mogą nas dotknąć w przypadku użycia jakichś wtyczek takich służących do migracji, bo tutaj no, jedynie co to ten proces po prostu potrwa długo, ale jest taki, można powiedzieć, dosyć mało wymagający. Te pliki za tam godzinę, dwie czy pięć się zgrają, w drugą stronę również się wrzucą i nie ma większego problemu, żeby takie WordPressy sobie migrować w ten właśnie sposób.
Drugą metodą, dużo wydajniejszą i dużo wygodniejszą, jest przenoszenie takich plików i bazy bezpośrednio między serwerami, to znaczy bez pośrednictwa naszego komputera. W tym momencie mamy po prostu te pliki na serwerze A i chcemy go wrzucić bezpośrednio na serwer B. Nasz komputer już w niczym nie pośredniczy, wydajemy jedynie z niego polecenie przenieść pliki z serwera A na dysk serwera B. I w tym momencie te pliki już lecą z pominięciem naszego komputera. I to ma o tyle dużą zaletę, że po prostu ten proces jest szybki. Tutaj, żeby wykonać taką operację, no to hosting powinien nam udostępnić dostęp do naszego konta hostingowego po SSH, czyli taki dostęp z poziomu konsoli. I z tej konsoli możemy sobie właśnie takie pliki przerzucić między serwerami. Jest to bardzo szybki, bardzo wygodny proces. Również możemy sobie się posłużyć takimi programami jak na przykład rsync, który jest w stanie zrobić taką jakby przyrostową migrację, to znaczy skopiować nam tylko te pliki do nowej lokalizacji, które albo się zmieniły, albo po prostu nowe pliki. Jeśli byśmy mieli taką sytuację, że na przykład, nie wiem, dorzucamy coś do naszego WordPressa, jakąś wtyczkę czy cokolwiek innego, to ten rsync będzie w stanie nam zmigrować, właśnie przerzucić na ten drugi serwer tylko te pliki, które uległy zmianie, bądź które się pojawiły w katalogu, który chcemy zsynchronizować. No ale oprócz tego możemy również, nie wiem, choćby zwykłym protokołem HTTP przesłać paczkę zip ze spakowanymi plikami i to również poleci już bezpośrednio między tymi dwoma serwerami, więc tu opcji mamy co najmniej kilka. No ale tutaj musimy mieć już właśnie dostęp do konsoli, dostęp do SSH, żeby móc się zalogować, przesłać sobie te pliki po SSH. Mamy jeszcze taką potencjalną sytuację, gdzie możemy mieć tak, że na przykład na starym hostingu nie mamy dostępu do SSH, ale na nowym hostingu możemy taki dostęp już mieć i w tym momencie możemy zrobić bardzo podobną operację, jak robiliśmy wcześniej, czyli to zgrywanie plików przez FTP na nasz komputer, z tą różnicą, że zamiast zgrywać te pliki przez FTP na nasz komputer, to możemy sobie zgrać takie pliki już bezpośrednio na nasz nowy serwer. I trzecia sytuacja, czyli nie mamy ani tu dostępu do SSH, jedynie co dostajemy to FTP. Rzadko, bo rzadko, no ale zdarzają się takie hostingi, które po prostu nie oferują takiego dostępu. Czasem jesteśmy zmuszeni funkcjonować w jakichś takich realiach klienta, gdzie zmiana hostingu nie wchodzi w grę, trzeba się dostosować. I wtedy mamy trzecią opcję, czyli użycie takiego serwera pośredniczącego. I to może być dosłownie jakiś, nie wiem, albo jakaś instancja w chmurze odpalona dosłownie na tam kilka godzin za kilka groszy, albo jakaś wirtualka, cokolwiek, co pozwoli nam po prostu ściągnąć te pliki z serwera A na taki serwer pośredniczący B i potem z tego serwera wysłać je na ten serwer docelowy C. I w tym momencie bez problemu przerzucimy sobie też takie pliki już właśnie za pośrednictwem tego takiego serwera pośredniczącego. I to jest sytuacja bardzo zbliżona do tego, jak mamy po prostu ten pierwszy scenariusz, czyli zgrywanie tych plików przez FTP na własny komputer, z tą różnicą, że po prostu ta komunikacja między serwerami pewnie będzie dużo szybsza niż komunikacja między serwerem a naszym komputerem, no chyba, że mamy jakieś super szybkie łącze światłowodowe symetryczne, które ma na przykład po 100 mega z sieci do sieci, no to wtedy już jakby ta korzyść może być mniejsza, no ale powiedzmy, jeśli mamy jakieś tam łącze, które zwykle jest tak, że ta prędkość pobierania z sieci jest wysoka, natomiast dostawcy limitują prędkość wysyłania, no to już taka migracja może zająć bardzo dużo czasu, a korzystając z takiego serwera pośredniczącego, możemy sobie ten problem po prostu wyeliminować. I tu w ten sposób możemy przerzucać sobie naprawdę bardzo duże WordPressy. Zdarzało mi się, że jednego wieczora przerzucałem kilkunastogigabajtowego WordPressa między jednym a drugim serwerem. Szło to sprawnie, szybko. Wręcz nawet możemy sobie uruchomić taki proces kopiowania, nawet gdyby tych danych było naprawdę bardzo dużo, jakieś setki gigabajtów. Możemy sobie odpalić taki proces w tle, iść spać, wylogować się, cokolwiek innego zrobić. Te dwa serwery między sobą będą sobie wymieniały te dane, a my poczekamy na zakończenie tego procesu i pliki, można powiedzieć, same wylądują na naszym nowym serwerze. I tutaj oczywiście jeszcze pozostaje nam kwestia przeniesienia bazy danych. Tutaj możemy skorzystać albo z takiego scenariusza, o którym mówiłem wcześniej,
czyli przeniesienie tego po prostu za pomocą jakiegoś panelu webowego, wyeksportowanie tego do pliku, zaimportowanie na nowy serwer. Ewentualnie, jeśli ta baza danych jest duża, to również bardzo dobrym pomysłem może się okazać wyeksportowanie jej z poziomu konsoli, przerzucenie jej właśnie choćby rsyncem czy jakimkolwiek innym programem, który wrzuci nam ją na nowy serwer po SSH i zaimportowanie jej z linii command. Bardzo szybko, bardzo sprawnie możemy taką operację wykonać. I takim ostatnim tematem, który jest związany z migracjami, jest jeszcze taka sytuacja jak zmiana domeny. No bo jeśli migrujemy sobie jakąś stronę, która pracuje sobie pod jakimś tam adresem, załóżmy nie, maciejkuchnik.pl i przerzucam sobie po prostu na jakiś nowy hosting, ale domena zostaje dokładnie ta sama, no to nie muszę nic zmieniać w bazie danych, jedynie co to dane konfiguracyjne do bazy wp-config zmieniam i to po prostu działa, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast jeśli mamy sytuację tego typu, że mamy powiedzmy jakąś wersję testową i chcemy wystawić to klientowi na jakiś jeszcze inny adres, bądź wrzucić mu już na jego domenę docelową, no to w tym momencie powinniśmy zmienić również adresy w bazie danych, żeby wszystkie linki były poprawnie podmienione, żeby tam nie było żadnych brakujących plików, niedziałających linków i tego typu rzeczy. I tu również mamy dwie metody, jedna taka powiedzmy mniej zautomatyzowana, wymagająca troszkę więcej klikania, a druga automatyczna, bardzo przyjemna i sam jej używam bardzo często. Pierwsza opcja to po prostu przerzucenie tego na nowy serwer, zmienienie dwóch parametrów w bazie danych w tabeli opcji, czyli site URL i home URL. I tam wpisujemy sobie nowy adres tej strony, logujemy się do wp-admina, instalujemy sobie wtyczkę Better Search and Replace, z tego co pamiętam nazwę. I tam możemy za pomocą tej wtyczki zmienić sobie jedne adresy na drugie. Ona zrobi nam zmianę w całej bazie danych. I tutaj jeszcze takie małe ostrzeżenie, bo wielokrotnie widziałem gdzieś tam na grupach WordPressowych, jak był temat poruszany właśnie zmiany adresów, żeby sobie to zrobić na zasadzie znajdź i zamień w pliku eksportu bazy danych. I niestety ta metoda nie jest dobra, ze względu na to, że WordPress część danych trzyma w postaci serializowanej i jeśli sobie zrobimy taką operację na pliku tekstowym znajdź i zamień, no to najprawdopodobniej ta serializacja nam się po prostu rozwali. Więc tutaj polecam na przykład użycie tej wtyczki i to nam zapewni, że te dane zostaną poprawnie zamienione. Metoda, z której ja najczęściej korzystam, to jest zamiana tych adresów za pomocą WPCLI. WPCLI to jest takie narzędzie do WordPressa, do zarządzania WordPressem z poziomu linii command. To narzędzie też jest o tyle fajne, że można sobie bardzo dużo rzeczy automatyzować za jego pomocą i po prostu napisać sobie jakiś skrypt, który będzie robił jakąś określoną czynność. Kilka tygodni temu miałem taką potrzebę, że musiałem prezentować serwis, nad którym pracowałem, na innym adresie niż ten, który jest obecnie jakby w produkcji, więc po prostu postawiłem jakiegoś tam WordPressa na innym serwerze. Napisałem sobie prosty skrypt, który właśnie za pomocą SSH i rsynka przesyłał mi te dane na ten nowy serwer. Dodatkowo eksportowała się baza danych. Ta baza się importowała do bazy danych na serwerze docelowym i potem za pomocą WPCLI były podmieniane adresy URL w bazie. I tutaj w tym momencie, jeśli miałem to w postaci takiego krótkiego skryptu, który wykonywał to około tam 30-50 sekund, mogłem takie pliki takiego WordPressa sobie migrować nawet kilka razy dziennie, jeśli zaszła taka potrzeba. A jeśli robiłbym to ręcznie, no to bezsensownie traciłbym pewnie w skali całego projektu straciłbym pewnie wiele godzin albo i nawet dni na kopiowanie plików z jednego serwera na drugi. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, zrobiłem taki mały test. To jest jakiś tam niewielki WordPress i porównałem dwie metody, to znaczy kopiowanie tego przez FTP normalnie na dysk swojego komputera, potem wysyłanie tego do internetu również przez FTP na ten nowy docelowy serwer. Zrobiłem to na jakimś takim domowym łączu 30 megabitów z sieci i 3 megabity do sieci, czyli jakieś takie zwykłe łącze bez jakiegoś szału, jeśli chodzi o prędkość.
I drugi raz przeniosłem tego WordPressa za pomocą właśnie konsoli, za pomocą SSH i zrobiłem tą operację już po prostu między dwoma serwerami. Jeśli chodzi o wyniki, to po prostu zobaczcie, jak to wyglądało w praktyce. Jak widzisz, te różnice są znaczące. Jeśli wykonujesz takie migracje często, bo na przykład tworzysz strony, czy zajmujesz się tym zawodowo na co dzień, tak jak ja, to naprawdę można bardzo, bardzo wiele czasu zaoszczędzić, automatyzując sobie pewne rzeczy. Tutaj zauważyłem w środowisku, że wiele osób, które powiedzmy są jeszcze na takim etapie początkującym bądź średnio zaawansowanym, boją się bardzo konsoli i boją się tego SSH, że to jest w ogóle dla jakichś tam geeków i tak dalej i zupełnie niezrozumiały temat dla przeciętnego zjadacza chleba. Ale tak nie jest, bo tak naprawdę, żeby posługiwać się konsolą i za pomocą SSH sobie przerzucać te pliki, wystarczy poznać jakieś tam podstawy poruszania się po tej konsoli, po serwerach za pomocą właśnie tego protokołu. I podczas nagrywania jednego z odcinków mojego podcastu pomyślałem, że fajnie by było przygotować jakiś materiał na ten temat, żeby podzielić się tą wiedzą właśnie ze społecznością, z osobami, które są zainteresowane tym tematem. Na artykuł to jest trochę za duży temat, więc postanowiłem, że zrobię to na zasadzie kursu online i umówiłem się tak ze słuchaczami mojego podcastu, że jeśli są zainteresowani i zapiszą się na listę powiedzmy oczekujących na ten kurs, to dostaną taki kurs za darmo. Po prostu chcę się podzielić z nimi tą wiedzą za darmo. Będzie to miało formę takiego wideokursu online. I również dla Was mam dokładnie tą samą propozycję, jeśli jesteś zainteresowany takim małym kursem, który pozwoli Ci wejść w ten świat zarządzania WordPressami i tymi plikami z poziomu konsoli, z poziomu SSH, tak żeby gdzieś tam okiełznać tą konsolę i przełamać się do korzystania z niej, to zapisz się na listę oczekujących na ten kurs. Pod tym linkiem znajdziesz po prostu formularz, w którym możesz się zapisać i jeśli ten kurs będzie już ukończony, będzie opublikowany, no to powiadomię Cię mailowo wtedy o tym, że taki kurs jest i dostaniesz dostęp do niego zupełnie za darmo. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, czy chcecie ewentualnie coś doprecyzować, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bądź łapcie mnie gdzieś tam na mailu, czy na jakichś mediach społecznościowych. Możemy zawsze wymienić się jakimiś tam uwagami, spostrzeżeniami i do zobaczenia kiedyś na żywo na jakimś lokalnym WordUpie albo na WordCampie. Bez wtyczek. Bez wtyczek dało się zmigrować WordPress, nawet na kilka różnych sposobów, jak mniemam. Super. Teraz jest ten czas, pamiętajcie, żeby zadać Maćkowi pytania. Teraz. Najlepiej teraz. Tu. Lub tu. Lub tu. 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 Zadawajcie pytania. Maciek zapewne odpowie na nie. I generalnie będziemy zbliżać się do końca. Tak, to już koniec. Nie ma już nic. Powolutku, powolutku zbliżamy się do nieuchronnego offline'u. Będzie można wrócić do rzeczywistości. Mam nadzieję, że przetrwaliście jakoś te długie godziny z WordUp Kalisz Online. Właściwie WordUp Polska Online. Nazywajmy to jak chcecie. Nie ma to, szczerze mówiąc, znaczenia lokalizacja w tej chwili jest rzeczą drugorzędną. Mam nadzieję, że cały czas pytacie Maćka, a ja skorzystam
jeszcze z waszego czasu i podziękuję serdecznie każdemu prelegentowi, który dzisiaj wystąpił, bo pamiętajcie, że te kilka czy kilkanaście minut prezentacji to są godziny przygotowań. To są naprawdę ciężkie chwile, szczególnie jak dźwięk się zatnie, obraz się nie sfokusuje, a program do renderowania w połowie powie ble. A takie przypadki też przecież były, ale to jest kuchnia, o tym nie mogę mówić. Więc dziękuję wam serdecznie wszystkim, każdemu z was osobna i wszystkim na raz, że chcieliście być. Jeżeli ktokolwiek z was oglądających chciałby być na ich miejscu i ma ochotę sprawdzić się w tej roli, to zapraszam. U nas na stronie internetowej wordup.kalisz.pl jest specjalny formularz zgłoszeniowy. Mam już kilka zgłoszeń, szczerze mówiąc, na kolejną edycję, więc zastanawiamy się, kiedy ją zrobić. Nie mówimy nic o terminie, ale być może będzie szybciej niż myślicie. Niedługo roześlemy też do was ankietę podsumowującą to wydarzenie, tak żebyśmy mogli zebrać od was informację zwrotną, co tak naprawdę się udało, co było ok, co należy poprawić, a czego nie należy nigdy więcej robić, bo jak powiedziałem na początku, robimy to pierwszy raz, robimy to eksperymentalnie i zobaczymy, czy ta forma się utrzyma. Dziękuję wam jako uczestnikom, że byliście. Bardzo serdecznie polecamy się na przyszłość. Ja, Piotrek, a inaczej powinienem powiedzieć Piotrek i ja, widzicie, megalomania. Straszna. Bardzo serdecznie dziękuję wam, publiczności, bo bez was to byłoby zupełnie bez sensu. Super, że tu jesteście. Widzę, że jeszcze parę osób zostało. Najbardziej wytrwałych, więc dzięki, nieście tą nowinę w świat, że coś takiego się odbyło. Jak mówiłem przy każdej prezentacji, to nagranie zostaje z nami dzięki dobrym gestom naszych prelegentów, więc można to odtworzyć, można zobaczyć sobie, jak było. I mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla was przydatna. Dziękuję prelegentom, dziękuję naszemu partnerowi WordPressówka. Super, że byliście z nami, super, że mogliśmy skorzystać z waszych zasięgów. Mamy nadzieję, że będziecie się rozwijać ten projekt jeszcze długo, długo i będę wiedział, kiedy jest poniedziałek. Tak, dzięki wam. Dzięki wam, niestety wiem. Ostatni raz proszę was, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, subskrybujcie kanał WordUp Kalisz na YouTubie. Na dole subskrypcja, dzwoneczek. I to właściwie tyle. Odwiedzajcie nas też na innych kanałach, naszych mediach społecznościowych. Mamy kanał na LinkedIn, mamy profil na Facebooku, mamy profil na Meetupie. Jesteśmy tam zawsze dla was, więc staramy się komunikować, jeżeli tylko możemy. I tam na pewno znajdziecie informacje o naszych nowych projektach. Minęło 5 minut mojego gadania, a nie nawet więcej. Mam nadzieję, że Maciek odpowiada jeszcze na pytania na czacie. To tyle chyba ode mnie. Do zobaczenia.